No i dobra. Nie da się zmienić tej pierdolonej miniatury. Cześć Dami, siemanko, siemanko, wieczór, witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kurde, nie chciała mi się miniatura zmienić. I zamiast kariery są mistrzostwa fut, bo mi się nie chciała zmienić miniatura. Nie wiem dlaczego w sumie. Ale witam, witam. Dobra, wszystko poustawiane. Pokażę na początku, jak wyglądają statki, jakby ktoś chciał zagrać. W międzyczasie. Więc pokażę, jak wyglądają statki. Siema Ardox, siema Kacper. Jakby ktoś chciał zagrać w statki, to pokazuję, jak wyglądają statki. Na ten moment wyglądają tak. Jest Gonalon 84 i Suarez. A my idziemy grać dzisiaj karierę. Tylko zobaczę sobie, czy Mkhitaryan jest na rynku, bo chcę go wysnajpić. No właśnie, nie ma go. Chcę go kupić, a go nie ma na rynku. A ja chcę go kupić. A idziemy grać karierę. Bo jakoś tak średnio mi się dzisiaj chce grać w mecze. Futa. Na czym my to skończyliśmy? Bo my to skończyliśmy przed wakacjami. Przed moim wyjazdem na wakacje. Nie, Ardox, teraz nie. Na pewno teraz nie. Dzisiaj nie będzie meczów z widzami. Mecze z widzami będą w czwartek, słuchaj, Ardox. Także dzisiaj nie. To my tu, jak my to skończyliśmy? Na 9. miejscu. Dobra. Już musiałem jeszcze jedną rzecz zrobić. No właśnie dlatego ja chcę tego Mkhitaryana kupić, Igor, tylko że nie ma go na rynku. A chciałem sobie tego najlepszego wypróbować. On kosztuje około 700 tysięcy. Przynajmniej do 700 tysięcy ma widełki. I chciałem go sprawdzić. Dobra, zobaczmy co my tu mamy w ogóle, bo tak jak mówię, nie ogarniałem tego ze 2 tygodnie już. Więcej, ze 3. 2 tygodnie to ja na wakacjach byłem. Mamy podstawowy skład. Nie, no dobra, czyli wszystko jest tak, jak być powinno. Chyba. Jak wygląda ten kalendarz. Cześć Persiak, siemanko. Siemanko, witam. Aha, bo tutaj ten pierwszy mecz z Utrechtem, co żeśmy wygrali 2-1. Aha, dobra, czyli teraz na Termalikę trzeba dać rezerwowy. No, Eto jest fajny, Eto jest fajny w tej FIFA. Akurat do tej FIFA to się w miarę dopasował. Mamy tak, Boriana. Kalaste. Grzelaka z Dejmkiem. Musimy dać trochę odpocząć, żebyśmy mieli na ten rewanż, bo chcę awansować do tych europejskich pucharów. Fajnie by było. Jakby się udało. To nie będzie wcale takie proste. Ale może się uda. Cześć Kamil, siemanko. Zrobimy tak. Reca, Pilipczuk. Zrobimy tak, trudno, Kownacki zagra kolejny mecz znowu pełny. Nie mam napastnika, a nie ma okienka, żebym mógł kupić napastnika.
No dobra, to ligę symulujemy standardowo, a będziemy grać te mecze w europejskich pucharach. O proszę, Termalika też grała w jakimś tym, bo przegrała 0-4 za Ajaxem Amsterdam. Też grała w jakichś kwalifikacjach, a Termalika chyba nie miała w zeszłym sezonie wysokiego miejsca, nie pamiętam. Ja myślę, że i zresztą po tym sezonie się skończymy ogólnie karierę. Jest okienko transferowe teraz? Nie ma, bo już nie wiem. Nie wiem, bo ja nie ogarniam. A nie, jest okienko chyba jeszcze. Nie nakładam żelu, nie mam żelu na włosach, to są moje normalne włosy. Nie potrzebuję korzystać z żelu. Siema Merto, siema Iwona. Ale to wiesz co, Kamil, chodzi mi bardziej o to, 2-0 wygrywamy. Cześć Kamil, siemanko. Z wolnych na... A jest jeszcze okienko, bo to sierpień. Dobrze, to ja jeszcze sobie kupię napastnika. Aha, bo my jeszcze szukaliśmy chyba jakiegoś napastnika. Ja właśnie nie pamiętam, bo to robiliśmy dużo przed moim wyjazdem. Karierę menadżera i ten. Który sezon? Drugi dopiero, Iwona. Filipczuka chcą od nas kupić. Ja muszę zobaczyć, czy Filipczuk jest na ten. Bo jednak muszę sobie sprawdzić, bo wiem, że szukałem, jest, dobra, jest niezgoda, jest ten Jose, ten co poszedł do tego, do Lecha. Siema Janek, siemanko, witam. Jest ten niezgoda, co go chciałem kupić, a i Brleka jeszcze chciałem kupić, coś tu było z tym Brlekiem też. Kogo potrzebuję jeszcze kupić? No właśnie się zastanawiam. Muszę sobie przypomnieć wszystko, co tu robiłem, co nie? Kiedy kariera innym klubem? W 18. Siema Piotrek. Jeżeli chodzi o FIFA 17, to zagramy jeszcze ten sezon. Ten sezon zagramy na pewno do końca, no bo to jest pierwszy sezon z europejskimi pucharami. No i zobaczymy, czy jeszcze jeden zagramy, czy nie, ale raczej wątpię. Czekajcie, mam tak, mam dwóch bramkarzy dobrych, więc więcej nie potrzebuję. Zresztą Leon to się tak rozwija od Czernaszenko, że ma, to jest masakra. O 15 overalla w ciągu roku. Kalaste, Matynia, Lovrensi, Srymania, Bednarek, Dejmek, Diaw. Pilipczuk, Reca. Aha, Pilipczuk jest na liście transferowej, czyli Pilipczuka mogę sprzedać. Cześć Gołąbek, siemanko, witam. Czekajcie, bo ja muszę sobie to przypomnieć, jak to było. Kwiecień też na liście transferowej. I Uniat na liście transferowej, dobra. Czekajcie, ja sobie wezmę małą chińską karteczkę i mały chiński długopisik. Ja sobie to zobaczę tak, bo tak to się w końcu nie ogarnę. Bo chcę mieć po przynajmniej jednym rezerwowym na każdą pozycję, co nie? Czyli mam tak, dwóch bramkarzy mam na pewno. Drugi sezon, Sadko. Czarny, ja wiem, że dla ciebie to by było fajnie, jakbym tylko mecze z widzami grał. Ja wiem, że byście chcieli cały czas ten, ale ja też chcę coś porobić innego. Nie chcę mi się, szczerze mówiąc, grać już. Przynajmniej dzisiaj. Bednarek. Diaw. Dejmek. I tu jest Grzelak jako ten SPD. Siemano, Szymo, siemano. Dobra, tu mamy, Pilipczuka chcę sprzedać, czyli nie będę miał lewego pomocnika jednego, czyli będę musiał kupić jednego lewego pomocnika, bo tu jest Reca, jest Kiełb, jest też Palanka, aha, jest Abalo jako skrzydłowy, tak, albo Abalo weźmiemy jako SPO. O ty Persjak Ciulu, Sadko nigdy nie zagra w Chelsea. O, ja tu widzę, że tu będzie kosa. Znaczy słuchajcie, no nie będzie cały czas futa. W 18 też będziemy raz w tygodniu robić tą karierę menadżera. Może raz na dwa tygodnie, jeżeli chodzi o 18. Co nie, w 17 w sumie chcę skończyć tylko tą ten. Szczerze mówiąc, nie chce mi się już tak bardzo jakoś futa grać. W szczególności, że to już jest sama końcówka FIFA, co nie? Tutaj ten Bukata z tym... Filipczuk, Reca, Palanka, Abalo, Bukata, Grzelak, Markowicz jest jeszcze.
Wiera. Wiejra. Także wiecie, o to mi chodzi właśnie, że mi się tak niekoniecznie chce też grać w tego futa już. Tak coraz mniej, szczerze mówiąc. Dobra, i został nam cebula i kownacki. Dobra, czyli potrzebuję w sumie tylko skrzydłowego i napastnika. Z moich tutaj wyliczeń. Nie, The Journey na pewno nie. Nie spodobało mi się w tej FIFA The Journey. Zobaczymy jak w 18, ale w tej FIFA mi się nie spodobało bardzo The Journey. Niestety, ale jakoś w tej FIFA ten Alex Hunter mnie nie przekonał. Dla mnie był trochę zbyt nudny. Ile mam w ogóle hajsu? To jest dobre pytanie. Bo chcę... Gdzie tu się sprawdzało ile, kto, ile ma się hajsu? Historia transferów, nie, biuro. Oczekiwania za... Tu, finanse. Budżet, ile ja mam hajsu? Tak ze 2,5 miliona. Czemu ja chcę wyjść? Nie chcę wyjść. Jak jestem głupi. Ale jestem głupi. Wyszedłem sobie nie zapisując sobie meczu z Termaliką. Ja pierdziu. Dobra, ale skład jest zmieniony. Jeszcze raz. Ja już mam, słuchajcie, napastnika upatrzonego. I teraz przegram. Zobaczcie, wcześniej wygrałem 2-0, a teraz przegram. Przez przypadek wyszedłem za dużo razy w ten... No i przegram. Wiedziałem. Tak to się zdarza. 2-1. Chociaż może jeszcze nie przegram? Może jakiś remis chociaż? Coś ten teges? Nie, przegram. Dobra, trudno. Trudno i tak ligę ten. Kaniewa gra w Chelsea. Nie, Kaniewa nie gra w Chelsea. Kaniewa w Chelsea nie zagra. Choć bardzo by chciał, nie powiem, że nie. Tak jak wam mówiłem wcześniej, te mecze z europejskich pucharów będziemy grać. Za 500 000 mogę wam go sprzedać. Za 500 000 mogę wam go sprzedać. W sumie opłacało się sprzedać tego Ankura za 10 milionów. Lista życzeń. Ja chcę tego Jose wyciągnąć z tego Lecha. Bo to będzie kozacki napastnik, tylko ja go chcę wyciągnąć z tego Lecha. A to nie będzie proste. Aha, zawodnik dołączył do Audi. Nie, nie, czarny. Kariera jednego zawodnika też jakoś mnie zbytnio nie kręci, wiesz? Zrobimy tak, na pewno tego Brleka jeszcze. Aha, bo już złożyłem ofertę za Brleka. O proszę, to nawet nie wiedziałem. No dobra, to zaczekamy, zobaczymy jak ta oferta za tego Brleka się rozwinie. W ogóle ten Brlek teraz odszedł gdzieś za granicę do Ligi Włoskiej chyba Brlek odszedł, jak dobrze mi się wydaje. O, dobra. O, Brlek przyjął kontrakt, także... Aha, nie mam tego, hajsu. Trzeba przesunąć te widełki. Tak. Teraz chyba powinno być okej? Nie, braknie mi hajsu na Brleka, ja pierdziu. Mało mi braknie hajsu, czyli jak nie sprzedam Pilipczuka, to nie kupię Brleka. No to jest jakieś wyjaśnienie. To jest jakieś wyjaśnienie, nie kupię Brleka, dopóki nie ten, nie sprzedam Pilipczuka, to jest lipa trochę. W ogóle trzeba by było jakiegoś znaleźć wolnego napastnika, bo ja nie będę miał hajsu na napastnika. Transfery.
Trzeba znaleźć jakiegoś napastnika, który jest bez klubu. Bo ja już nie będę miał hajsu. Może jakiegoś z małym wiekiem to się rozwinie? 22 lata gdzieś, znajdzie się jakiś taki? Dwóch jest jakiś. O Jezu, ale... Tak, ale ja nie mam nawet 200k, nie będę miał, Janek. O to chodzi. Nie będę miał nawet 200k, jak kupię bryleka. Nie wiem, czy ja będę miał na kontrakt dla takiego zawodnika. O to chodzi. Dobra, zaczekamy, zobaczymy, jak się ten Pilipczuk sprzeda. Słuchajcie. A my będziemy grać ten mecz z Utrechtem. 425. Za 450 i niech idzie. O, proszę. To ładnie, Piotrek. Ja mam też w planie wybrać się na mecz. Właśnie gdzieś tak listopad, grudzień. Na mecz Chelsea mam też w planie się wybrać. No i może się uda. No zobaczcie tu, jaki fajny napadzior też, ale też 3 miliony. Jej. Dobra, my będziemy grać ten mecz z tym, z tym Utrechtem w tej lidze Europy. W lidze europejskiej. Lovrensis, Matynia. Mecz Polska-Kazachstan, mówisz? No też fajnie, też na meczu reprezentacji byłem dwa razy. Cześć Jakub, siemanko, witam. Na meczu reprezentacji byłem dwa razy. Ardox, pożyjemy, zobaczymy. Tottenham miał tak samo skopać Chelsea dupę, a wyszło inaczej. Także wiesz, pożyjemy, zobaczymy. To jest piłka nożna, Ardoksik. Dopóki piłka w grze, wszystko się może wydarzyć, panie Ardox. Słuchajcie, Lovrensis, Diaw, Bednarek, Matynia, jeszcze ten Kwiecień mi tu nie pasuje. Aha, bo tutaj miał grać ten. Dobra, będzie grał Wania. Cebula, Kownacki, dobra. Tak, chcę zapisać zmiany w tym składzie. Żebym za daleko znowu nie cofnął. Dobra. I tak jak mówiłem, te mecze europejskich pucharów będziemy grać, także ten mecz też zagramy. Spoko, Jakub, luzik. Naprawdę luzik. Dokładnie, zobaczymy, co będzie z tym. Z United. To zagrali dwa mecze i na dodatek grali dwa mecze z jakimiś niezbyt wybitnymi przeciwnikami. No nie oszukujmy się. Chociaż Chelsea też przegrała z Burnley. No ale to... Tak, Michy strzelił taką piękną bramkę Batshuayi, że... Powiem ci, że szkoda, że tak nie wykańcza, ale w drugą stronę. Dobra, słuchajcie. Mamy mecz ten. Pierwszy mecz wygraliśmy 2-1 na wyjeździe. Więc teoretycznie... 2-1 na wyjeździe, więc teoretycznie jak przegramy 1-0, to i tak awansujemy. I karny. Ha! Mamy karnego. Tak w ogóle to a la Madrid. Siema Elżbieta Uniteda, siema. To jest karny czy wolny? To powinna być czerwona kartka, panie sędzia. Ej, żółta. A, to jest wolny, myślałem, że karny. Ciekawe, czy tutaj dałoby radę tak strzelić wolnego jak w fucie. O Jezu. Dobra. Nie było kwestii strzelania wolnego tak jak w tym, tak jak w fucie. W ogóle jak ten, jak linie sprayem. Szkoda, że w fucie właśnie nie ma, nie wiem czy są, chyba nie ma tych linii w fucie, co nie? Na przykład w Foot Champions, jak są te, jak są mecze, to nie ma tych linii. Tego sprayu. Tak mi się właśnie coś kojarzy. Milimetry, no. A to co to było? Czemu rzut sędziowski był? Aha, bo kontuzja jakaś była poważna.
Ręce żółtymi sypie. To miał być fake shot. To miał być fake shot, trochę nie wyszedł. W ogóle co ten sędzia żółtymi kartkami sypie, to jest masakra. Nie. Dokładnie, mistrzostwo zdobywa się grając z ogórami, ale tu Janek się z tobą zgodzę, bo właśnie przez tak... Ja pierdzielę. Przez takie mecze właśnie jak ten, jak Chelsea na przykład przegrała z Burnley. To jest i tak początek sezonu, to jeszcze to nie ma takiego wielkiego wpływu, ale takie właśnie mecze z takimi ogórami właśnie przegrywane, to później mają wpływ na to, kto zdobędzie mistrzostwo. Cześć Lukasek, siemanko, witam. Dawno cię nie było, Lukasek. W ogóle nie wiem, czy wiecie, bo ci, którzy na przykład nie oglądali wcześniej kariery, zanim ja pojechałem na wakacje, to mamy Ronaldo w składzie w środku pomocy. Fakt faktem, Ronaldo Vieira, ale Ronaldo. Jutro ma Marcos Alonso na 100%. No na 100%. Marcos Alonso musi mieć IFA. Tu nie ma innej opcji. W ogóle jak oni śmiesznie uderzają. O i Ronaldo właśnie przy piłce. Ale nie wyszło. Jak tam zdrówko? A dobrze. Poza tym, że mam limo pod okiem, to jest spoko. Nie wiem, czy widzicie, ale mam pod lewym okiem mam limo. Ale chciałem się bić z drabiną wczoraj, co nie? Bo aktualnie się trochę remontuję w międzyczasie. Wykorzystując to, że mam wolne, to mam remont łazienki i wczoraj się chciałem bić z drabiną. No i oddała, no nie chciała być. Nie chciała się bawić, drabina z drabiną, no można tak powiedzieć. I wiecie, no chciałem się z nią bić, a że ona była harda, no to mi oddała, co nie? No i mi oddała tak, że mam limo pod okiem. I Ronaldo! Ronaldo i dupa. Chociaż ładny wylewik. No strzelcie! Nie, Piotrek, ja nie piję. Ja nie konsumuję alkoholi. Ile mam wzrostu? 2 metry. Jak ty po 10 wojakach. Tak, na ustawce byłem, no. Siema Milo, siema. Wiesz, była ustawka ja kontra drabina. To był, wiesz, taki pojedynek drabin, pojedynek na szczycie. To nie ma raz na jakiś czas Bimber. O Jezu, Bimber to raz napiłem się na weselu, ale to był jeden, jedyny raz. Aj. Olek, nie wiem nawet. Jest jakiś ustawiony, ale ja gram bardziej for fun, nie jakoś tam, że mam się męczyć czy coś. Także ja se nie wiem nawet, jaki jest. Chyba zawodowiec jest ustawiony, czy ten, czy klasa światowa, ale ja po prostu gram for fun. Żeby sobie na przykład właśnie grając taki mecz, żeby sobie pogadać z wami na czacie w międzyczasie. Więc ja tutaj jakoś nie mam ten... Nie mam parcia, że ja muszę grać na przykład na legendarnym i tak dalej. Widziałem Gamescoma z FIFA. W ogóle widzieliście, że w tym filmiku promującym FIFA mieli błąd? Aj, Ronaldo. O, dwójson. Dziękuję. Dziękuję za rajdik dwuja. Również zachęcam, żebyście wpadali do dwuji. Kto tam go nie ogląda, ale domyślam się, że większość moich widzów ogląda dwuje. Dzięki dwuja za rajda. Jak to chyba za to, że wczoraj ze mną wygrałeś, co nie? Tak tego rajda mi zrobiłeś na pocieszenie. Cwaniaczku. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
O! Zachęcam do zostawienia subskrypcji, jak ktoś jest pierwszy raz. Też wiem, że my z dwójką mamy dużo wspólnych widzów. Więc... Więc tak czy siak zachęcam ten do zostawienia subskrypcji. Tak, dwuja ze mną wczoraj wygrał, no w drafcie 2 do 1. Wygrał wczoraj ze mną dwuja, tak. Przyznaję się. Znaczy nie, no gdzieś tam Elżbieta pokazywali jakiś filmik z Gamescomu, jakiś ten... jakiś filmik z Gamescomu był pokazany. A co, a że dokładnie nic nie powiedzieli, to tego to nie wiem. Dzięki Kuba za subskrypcję. Siemanko Piotrek, siemanko. Także tam coś tam, jakiś filmik pokazali wczoraj niby z Gamescomu. Ja nie wiem, bo ja szczerze mówiąc nie oglądałem, co nie? Tylko tam widziałem właśnie filmik ten. Ile dostałem za to zwycięstwo? Oj, to już jest nasza sprawa. Ardox, to już jest nasza sprawa. Siemanko United. A co to był za błąd? Wiecie co, jakąś tam literówkę mieli, że zamiast oficjalnie to chyba mieli of... Że Liz A było przestawione czy coś takiego, co nie? Jakimś tam... tak, był zwiastun, no dokładnie. Dokładnie, był zwiastun. Dziękuję za subskrypcję tak w ogóle. Za wszystkie subskrypcje, które zostawili widzowie, którzy przyszli ten od dwój. A to powiem ci, że Elżbieta Uniteda, ja nie wiem szczerze mówiąc, bo wiem tylko tyle, co gdzieś tam... O, dokładnie, tak jak Janek napisał. Oficjalnie było. Zamiast oficjalnie. Także ten. Ja ci, Elżbieta, powiem, że nie wiem, bo ja to wszystko patrzyłem dopiero wieczorem, bo ja w trakcie dnia byłem zajęty trochę innymi rzeczami. Więc ja to gdzieś tam patrzyłem dopiero około 22, czy jakoś tak. Tak, dokładnie. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Dokładnie. Lanie to miałem wczoraj z drabiną. No miałem też lanie z drabiną. Teraz się będą nabijać. No po prostu... Wam tu tylko coś powiedzieć. Od razu to wykorzystacie do swoich niecnych celów. Siema, Aleks. Siemanko, witam. Ciekawe, ile z tych rund, w której ja rundzie w ogóle kwalifikacyjnej jestem. Bo ja jako chyba zwycięzca Pucharu Polski to w ogóle od pierwszej rundy kwalifikacyjnej zacząłem tego Ligi Europejskiej. A, źle. Był zajęty dostawką z drabiną. No, można tak powiedzieć. Znaczy, trailer, szczerze mówiąc, ten trailer zbytnio nie pokazuje za wiele. Że tak powiem, z rozgrywki. Dla mnie ten trailer trochę taki kwadratowy. Zawsze jest tylko jedna runda kwalifikacji? Co ty gadasz? Zaśmiałem się i oplułem monitor. Ja myślałem, że jest więcej tych rund kwalifikacji, że tu będę grał ze 4 rundy kwalifikacji, czy coś do tej Ligi Europejskiej. Europa League, bo tu nie ma licencji. A widziałem, Aleks, pisałeś coś o dwój na ten temat. Chyba dzisiaj. Gdzieś tam coś widziałem. Ale gratuluję, gratuluję. Nie, no bo ona po prostu chciała mi oddać. Byłem wobec niej niemiły i mi oddała. FIFA jest tylko jedna? Czyli jak wygram, czyli jak utrzymam ten remis z tym Utrechtem, to będę grał w Lidze Europy? Korona w Lidze Europejskiej. Jakie marzenie. To muszę utrzymać ten remis. Aha, czyli to wszystko przez to, że nie mają licencji, dlatego jest tylko jedna runda. No to ciekawe. No to ciekawe, jak na przykład z jednej rundy jedna runda kwalifikacyjna jest. Jest tyle osób biorących, znaczy tyle drużyn biorących udział w kwalifikacjach, no to jak oni z jednej rundy tylko 32 wybiorą? Bez sensu trochę. Tylko nie zagra jak z Piastem, no z Piastem słabo zagrali. Znaczy świetną pierwszą połowę zagrali, a drugą też słabo, drugą słabo. Ciekawe, kogo w grupie trafimy. Bo tak jak mówię, wszystkie mecze tej Ligi Europejskiej, no to będę grał, co nie? Chciałbym może gdzieś zajść w tej Lidze Europejskiej, zawsze jakieś dodatkowe pieniądze. Znaczy wiecie co, jeżeli chodzi o FIFA 17, to te komentarze no są sztuczne, no. Ja tam mam gdzieś tam te komentarze mam włączone, ale to one są jakoś tak bardzo cicho, to mi na przykład osobiście to nie przeszkadza. Cześć Łukasz, siemanko.
Trzeba było może jakieś zmian. Nie wiem, w sumie nie będę zmian robił, bo ja tam muszę mieć ten. Na ligę jeszcze muszę mieć skład. No, Bambino. Ja wiem, widziałem, że tam no Sandecja też szaleje. No teraz, Kownaś. Tak jest. No oglądałem, cały mecz oglądałem Chelsea ze Spurs. Mamy 1-0. No w ogóle podoba mi się na przykład bardzo włoski komentarz w tej FIFA. Wiem Janek, że mogę przegrać 1-0, bo wygrałem 2-1 na wyjeździe, wiem. Ale po co mam przegrywać, jak prowadzę? Jak tu Kownaś jest w życiowej formie. Kupiłem go za niecały milion, a teraz już jest wart jakieś 4 czy 5 milionów już. Tak samo jak Ankura sprzedałem za 10 milionów. Aj. Dawaj, podaj tam, nie podaj. No, Huddersfield to samo. Huddersfield też przecież, kurde, Beniaminek Premier League ma 6 punktów. Na samym początku. No zobaczymy, no mówię, to będzie ciekawy sezon. Jeżeli chodzi o Premier League, to naprawdę będzie ciekawy sezon, bo każdy z klubów z tej topowej szóstki zrobił naprawdę jakieś tam ciekawe transfery. A. I ten. I naprawdę będzie ciekawy ten sezon, jeżeli chodzi o Premier League. Nie przepchnie cebula tego Strydera. Alonso jest dzikus. City oprócz Walkera? City chyba 8 zawodników kupiło przecież. Aha, czaję. Dobra, już wiem, Bira, to co chodzi. Nie, no wiecie, ja nigdy... Szczerze mówiąc, ostatni raz karierę w FIFA grałem chyba w FIFA 13. Jeżeli chodzi o karierę, więc wiecie, ja też trochę ten... Trochę musicie mi pomagać, ci co grają na przykład karierę. Ile było? Chelsea wygrała 2-1. O jest, cebula. Cześć Dawid, siemanko, witam. Ale to też, że FIFA mając tyle hajsu nie może sobie załatwić licencji na Ligę Europejską czy Champions League. Faktem tam PS też szaleje z tymi licencjami. No czytałem, że City chce Messiego za 300 milionów chyba, czy 200. No ja też, powiem ci Piotrek, że jak oglądaliśmy z kumplami właśnie jak byliśmy w tym, jak oglądaliśmy z kumplami, to też ja się osobiście podłamałem trochę tą bramką samobójczą Batshuaya. Ja pierdzie. Widać, że to polska ekstraklasa. Dwie bramki strzelił Alonso, Kuba. Marcos Alonso strzelił dwie bramki. No druga bramka to już w ogóle kozak. 300 milionów, no. W ogóle słyszeliście, że ten Mbappé do Paris Saint-Germain i tak dalej. Też znowu jak Paris Saint-Germain znowu wyda na zawodnika z ponad 100 milionów, to przecież ich tam zjedzą. Niby finansowe fair play, niby wszystko, a ten... Cieszą się? Udało się awansować do Ligi Europejskiej. Do Europa League. Nie, do Euroleague, przepraszam. Do Euroligi. No i zobaczcie, ile tu jest zespołów. Jak z tego w ogóle sklecić ten... A nie, w sumie nie ma tak dużo. No ważne 3 punkty, mega ważne 3 punkty. No zobaczymy, Wilczek, nie ma co oceniać, co nie? Tam jest bodajże, tam Elżbieta tam jest za ten. Nie Elżbieta, tylko Kuba tam jest bodajże za tego. Za Mbappé bodajże 128 milionów funtów. Tak, odpadną z Barceloną, jasne. Jak Barcelona jak nie zrobi żadnego transferu, to odpadną z Barceloną, jasne. No tak, wiem, że PS ma właśnie do któregoś roku na wyłączność, tylko właśnie, ciekawe, ktoś wie do którego roku ma ten, do którego roku ma PS wyłączność na ten? Ligi Europy, o właśnie, ciekawe, czy już są te grupy.
Zobaczymy, kogo mamy w grupie. Jest! Anderlecht, Liverpool i PAOK Saloniki. No to ciekawa będzie Liga Europejska. Z Liverpoolem mecze, korona kontra Liverpool, będzie ciekawie. O, Runej też szaleje, Runej też ostatnio szaleje. Ja pierdziu, będzie mecz z Liverpoolem. Korona kontra Liverpool. A ciekawe, czy w Anderlechcie jeszcze Teodorczyk jest. Dobra. Także sprzeda się tym, zaczekamy aż się sprzeda ten Pilipczuk i ogarniemy tego Bryleka i później napastnika jeszcze. Na Liverpool to easy. O, dobra, sprzedał się Pilipczuk, czyli teoretycznie, o, trzech moich zawodników dostało powołania do kadry. Kownacki, Matynia i Borjan. A ja bym chciał jeszcze tego tego Bryleka. No właśnie mam 3 miliony hajsu, czy 6 nawet. Nie, 3 miliony mam. Chcę tego Bryleka kupić. Z PAOK-iem by się martwił, ale i Liverpool, Ej, muszę tego Bryleka kupić. Tylko właśnie nie wiem, czy... Chyba już mi przepadła ta oferta, co nie? No właśnie. Tu był ten Brylek. Ile ja za niego? 3 miliony za niego zaoferowałem. Aha, mogę, dobra. O, fajnie. Damy mu 7204 i kluczowy zawodnik. A nie wiem, że masz Sona. A zrobiłeś tego Sona, Ardox? Jak to teraz wygląda ten kalendarz nasz? Teraz Jaga. Aha, i potem będzie długa przerwa. Dobra, to zagramy ten. A nie w FIFA. Kiedy losowanie grup Ligi Mistrzów? A powiem ci, że nie wiem, jakoś chyba na początku września ten. A na wypożyczenie. Panie. Ja tu myślałem, że ten. Że tu jakiś ten wzrobiony Sonaldo, a tu ten. A tu na wypożyczenie tylko. Wyjazd do Białego Stoku na mecz z Jagiellonią. I przegrywamy od drugiej minuty 1-0. To z tego, że się okaże, że zdobędę Ligę Europejską. O, Kownacki 1-1. Siemanko prezeso, siemanko. No właśnie mówię, jakoś na początku września zawsze było losowanie Ligi Mistrzów. 1-1 z Jagiellonią na wyjeździe, to by było spoko. O, 2-1 z Jagiellonią. O, super. Po tej porażce u siebie z Termaliką to by był naprawdę dobry wynik. Kownacki tutaj szaleje. No i jest, udało się wygrać. Dobrze. No, trzymaj się, Ardoksik. Na razie. Zrobimy treningi. Wygraj Euroligę, to będziesz w Lidze Mistrzów. Gdzie ja wygram Euroligę? No Kaniewa Malimo, bo się z Drabiną bił. No Kaniewa Malimo, bo się bił wczoraj z Drabiną. Aha, jednak on chciał tam chyba 9200. Dam ci 9200. Dam ci 9200, będę taki dobry. Dziękuję za subskrypcję. Będę dobrym menadżerem i dam mu 9200. Niech nie narzeka. O, i na 9200 się zgodził. I mam hajs, dziękuję. Także mamy Petara Bryleka. Zrobiłeś też Sona? Wszyscy zrobili Sona. Dobrze, dobrze. Son genialna karta. Czekajcie, mamy Bryleka. Czyli sytuacja się zmienia tak, że... Nie mam jeszcze napastnika i będę musiał albo kogoś wypożyczyć. Tu będzie grał Brylek. Może nie jest jeszcze kontuzjowany, to tu będzie grał Bukata. Też wypożyczonego? Właśnie, bo Ardox się chwali, że zrobił Sona, ale wypożyczonego. Ale kto Janek? Ile ma jeszcze pieniędzy? Pytasz się prezesa czy mnie? Bo ja mam 220 tysięcy chyba mi zostało. Jeżeli chodzi tu o karierę, to zostało mi 20 tysięcy. Patrzę, kto tu jeszcze na ławkę mógłby sobie siąść. Robimy tak.
20 tysięcy gdzieś, ale chyba kogoś wypożyczę, bo kupić to już raczej nie kupię nikogo. Chyba ten. Ile mam jeszcze hajsu? Dzięki Spotify Premium możesz słuchać muzyki gdzie tylko chcesz. Słuchaj ulubionych utworów wszędzie, nawet bez dostępu. Ile mam jeszcze pieniążków? 26 tysięcy. To ja za 26 tysięcy teraz sobie nikogo nie kupię. To już będę musiał kogoś wypożyczyć. A ciekawe. Chociaż ten niezgoda to mnie tak średnio interesuje. Idę zobaczyć, czy mam jeszcze ten. No, Lemar jest fajny. Lemar akurat, jeżeli chodzi o FIFA, jest spoko. Czekajcie, zobaczymy, jakich mamy tu napastników. Może kogoś wypożyczymy. To nie tak. Nie tak, tylko tak. O właśnie. I znajdziemy, zobaczymy jakichś napastników, bo tak to najwyżej kogoś wypożyczymy. I na przykład wezmę sobie opcję pierwokupu. O, wypożyczę sobie kogoś, a później opcję pierwokupu sobie wezmę. Siema Maciej, siemanko. Neymara kup. O, Michiego Batshuaya mi proponują. Biorę, jak nic. No myślę, że Chelsea na bank mi wypożyczy Michiego Batshuaya. Ale już takiego tam jego Abrahama. O, Sané mi też proponują. Ta, Sané 41 milionów, na pewno go kupię. Batshuaya kup. No, Batshuaya, żeby mi samobuje strzelał. Kupię Batshuaya i będzie mi samobuje strzelał. Patrzę, kto tu jest jeszcze taki ciekawy. Andon będzie drogi. Ten też będzie drogi. Tego Jose bym kupił, kurde, ale nie mam hajsu. Ale zobaczę tego tamiego Abrahama z Chelsea. Albo Solankę, o właśnie, albo Solankę. O właśnie, tu kolega dobrze ten. Tu kolega dobrze podpowiada. Żadnego tego Ontiverosa czy tam dalej. Andre Greja mi nie wypożyczą. Andre Greja mi nie wypożyczą, bo ma za długi kontrakt. Siema pan Mortin. Za drogi kontrakt. Ale zobaczę tego tamiego Abrahama i tego Dominika Solankę. Jest tam i Abraham. Wykazuje wielki potencjał. Czemu ludzie są idiotami i dają łapki w dół pod streamem? Nie wiem, powiem ci, że nie wiem. Jak ktoś chce dawać sobie łapki w dół, to niech sobie daje tam, ja się tym nie przejmuję. Grałem wczoraj z dwują, pan Morcin. Czekajcie, zapytamy się... Aha. O, w dupę, jaki on ma kontrakt. 60 tysięcy na tydzień, to ja go nie wypożyczę, nie ma szans. Ale dodamy go do listy życzeń. Że Nicea odrobi z Napoli. Nie chciałbym, żeby Nicea odrobiła z Napoli. Właśnie o to chodzi, że ja bym nie chciał, żeby Nicea odrobiła z Napoli. Dlatego, że... dlatego bym nie chciał, bo chciałbym, żeby grali ten w lidze europejskiej. Znaczy, żeby grała... Wróć. Żeby Napoli grało... Żeby Napoli grało w Lidze Mistrzów. O, Izaka. Też możemy Izaka zobaczyć. No, zaraz zobaczymy. Czekajcie. O, Solankę ma w sumie 40... Czekaj, czy by mi starczyło. Muszę przesunąć wszystko na ten. Cały swój budżet muszę przesunąć. W ogóle czemu nie dostałem hajsu za awans do Ligi Europejskiej? Aha, no to dobra. Mam tylko 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca. Nie potrzebuję LP. Szukam napastnika jakiegoś na wypożyczenie, jakiegoś ciekawego. Czerny? Ale ciekawe, czy Ajax będzie mi chciał wypożyczyć, jak to jest jakiś podstawowy zawodnik, to mogą mi... Ale to jest skrzydłowy. Ktoś pisał Izaka tego z Borussii Dortmund. Czy chyba tak... Jak się pisało w tego Izaka? Isak? Po prostu tak? Czy przez C chyba, co nie? Tak, jasne, znajdź go. Nie tak zrobimy.
Bundesliga, Borussia Dortmund. Mam nadzieję, że jest nadal w Borussii. A jest, Aleksander Isak. Do wypożyczenia. O! Tylko ciekawe, ile on zarabia. 18 tysięcy. To i tak mi nie stać. Kurde, no musiałbym kogoś sprzedać. Dobra, zostawimy na razie tego Isaka. Bo ten Isak naprawdę może być dobry. Nie Isak, tylko Sak. Zostawimy tego Isaka, bo ten Isak może być dobrym pomysłem, tylko że właśnie. Tylko ktoś by musiał odejść. Ale to Maciej, ja nie szukam shitu. Kto tu jest jeszcze na sprzedaż? Kwiecień jest na sprzedaż, no wiesz, odszedłby taki Kwiecień, już bym miał hajs na ten rok. Mam Kownackiego. Ja mam Kownackiego od samego początku. Siema Kuba. Uniat, jakby Uniat i Kwiecień odeszli, to miałbym hajs spokojnie na wypożyczenie Isaka, a później go sobie kupić. Zaczekamy, jeszcze mamy czas do końca okienka, to zaczekamy trochę. Ale ten Isak mnie przekonuje. O, jakaś chyba oferta. Tak, zaakceptuję. Krzyż ci na drogę, Kwieciu. Ten, ale zobaczcie, jak wy się uprzecie na jednego zawodnika, to będziecie go pisać cały czas. Ja już mówiłem, że nie, ale cały czas się uparliście, że tego jednego konkretnego zawodnika i będziecie go pisać cały czas. Mimo tego, że ja już powiedziałem, że nie, to i tak będziecie go pisać cały czas. To jest genialne u was, naprawdę. Teraz mamy 11 miesięcy, a nie 12. Zniczę dla kwietnia. Ale to i tak chyba będzie mało. Sam kwiecień to chyba będzie mało. No mało, 8 tysięcy. Kurde. Nie. Koniec tematu. Zaczekamy jeszcze chwilę. Jeszcze ze 2-3 godziny zaczekamy, a jak nie, no to zobaczymy inne ten. O, oferta za Uniata. Tak, oferta za Uniata. Ja widziałem twoją propozycję, Janek. Ale to i tak mi nie starczy. Dobra, ale niech idzie Uniat tak czy siak. Maja. Maja ma za słaby ten. O właśnie, ciekawe ile ma Maja, jaki ma rozwój. Czy jest jako ten zawodnik z potencjalnie wysokim rozwojem, czy nie? Maja w polskiej ekstraklasie? Josh Maja. W Arsenalu jest, wow. Przeszedł z klubu Sunderland. Ciekawe, czy by chcieli mi go wypożyczyć. Pewnie zarabia dużo. Nie, nie zarabia w sumie dużo. Ale on nie ma tego, nie ma wysokiego potencjału. Chyba. O Jezu, co, kogo tam miałem tego sprawdzić? Worobiev, czak? Jak się to pisze? Worobiev. No fajnie, tylko że nie ma na jego temat nie ma żadnych informacji, a nie zdążę go przeskautować, żeby go sprawdzić. A żeby go wypożyczyć, to bez sensu, tak wypożyczyć zawodnika w ciemno. A Maja miał jakieś? Maja też nie ma. Ale to ja wiem, że ile zarabia, ale słuchaj, jest dużo zawodników ten. Skriniar.
Ale Skriniar to jest środkowy obrońca, ja szukam napastnika. No ma lepsze, no oczywiście, że ma lepsze. Statystyki z Ronaldo, od Ronaldo. Ale tu jest jako skrzydłowy ten Ontiveros. Wykazuje wielki potencjał. Jak on zarabia 12,5 tysiąca, nie starczy mi. 12,5 tysiąca mi nie starczy. Dobra, czekajcie chwilę. Zaczekamy jeszcze, zobaczymy jak wpłynie hajs z tego. Tego uniata. Akurat zostało 5 godzin do końca okienka. I zobaczę ile będę miał ten, ile będę miał hajsu. No jakieś 10 tysięcy. 11. 11 tysięcy by dał radę. Transfery. Ten Maja mnie kurde ciekawi. A ile ten Ontiveros? 12,5, to za 11 mi go nie puszczą. Siemanko Mateusz, siemanko. Chic. Wiecie co, chciałbym takiego zawodnika, który ma jakiekolwiek informacje, chociaż trochę. Chic, Sampdori jest teraz. Dobra inwestycja na przyszłość, Patrick Chic. Piotrek robi pojedynczy. Nie, no co ty? Chic to jest bez sensu. Westenicki. Ale to szukamy napastnika. Westenicki. Z Krakowi w sumie. Ile on zarabia? O, 1000 zarabia, tylko ciekawe czy ma ten. A nie mogę wejść w jego statystyki. Emre Mor będzie za drogi. Emre Mor będzie za drogi, ale ten Westenicki w sumie? Tylko ja nie wiem czy on ma pozycję M-kę. Nie mogę wejść w jego statystyki i sprawdzić. Muszę go dodać do listy życzeń i z listy życzeń zobaczyć. Słuchajcie, kogo wy tam jeszcze piszecie? Woodburn. Ale nie, bo jak Woodburn to będzie drewniany. Woodburn. O! Ale on nie ma, chociaż w sumie ma nawet fajne te statystyki do wypożyczenia. Tylko ile on zarabia? 15 tysięcy, nie stać. Nie stać mnie, mam 11, nie starczy mi 15. Ale możemy go dodać do listy życzeń, będziemy później patrzeć. Villa Libre. Villa Libre, tak? Nie ma takiego zawodnika jak Villa Libre. Villa. A jest, Asier Villa Libre. Źle napisałem. Nie wiem co zrobiłem teraz. Aha, on jest na wypożyczeniu, to nie, to usy. Kone z Leganes. Aguero. Byku jak zwykle wjechał na grubo. Tylko znajdź tu Kone z tego. Aruna Kone to na pewno nie. Mamadu Kone też nie. Ty, tylko że ten Kone z tego Leganes, to który to ten Kone? Nie wiem, no Birat, zależy dużo od tego, co trafisz, co nie? Który to ten Kone? Ktoś tam pisał o tym Kone, tylko który to jest? Tak by the way. Bo trochę i dużo. Ciemka Bodzie, siemanko. Mamadu? Mamadu Kone. Ale on jest stary, 25 lat. Ja nie chcę nikogo, 25 lat to jest za stary. Dembele z Celticu. Dembele z Celticu będzie drogi, mi się wydaje, wiecie? On jest fajny, bo on ma fajne statystyki i tak dalej, on będzie drogi. A ja muszę kogoś wypożyczyć do 11 tysięcy. To jest ten Musa Dembele. Tak. Tylko, że on będzie drogi pewnie.
No, jak on zarabia 50 tysięcy, to gdzie ja go wypożyczę? Lorente z Real... Słuchajcie, z tych najlepszych klubów to na pewno nikogo nie wypożyczę, bo mają bardzo wysokie kontrakty, co nie? A ja mam tylko 11 tysięcy na kontrakt. I to o to wszystko chodzi, co nie? Asoro. Chodzi o to, żeby wypożyczyć... Kownackiego już mam. Izak z BVB, brakuje mi 3 tysięcy. Żeby go ten... On też, no... Chociaż... O! O! O, brawo Chris. Jak tu nam Chris znalazł zawodnika? Wykazuje wielki potencjał. Do wypożyczenia. Na razie dodamy tego Asoro. Ankura sprzedałem za 10 milionów. Ale ten Asoro to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł z tym Asoro. Angulo nie ma chyba jeszcze. Dobra, nie piszcie już na razie. Bo ja chyba tego Asoro wezmę mimo wszystko. Rhys Oxford, ten Westenicki niech się buja. Tomasz Kaniewa, no szkoda, że nie ma takiego zawodnika. Ale tego Asoro chyba wezmę. Ma fajne przyspieszenie w ogóle. Chociaż ten Izak, kurde, też. Chociaż ten Asoro chyba lepszy od tego Izaka, tak. Chociaż ten Izak lepszy chyba od tego Asoro. Tak jak patrzę po statystykach. Chociaż. Dobra, czat nie pisze, niech się buja. Kamyka kup z B klasy. Kamyk byłby spoko. No. Dobra, to czekajcie. Weźmiemy tego Asoro. Na wypożyczenie, na jeden rok. Nie wiem, ile by chcieli za niego, jak myślicie? Jakbym chciał go kupić później. Akinfenwa jest kozak. Akinfenwa jest dzikus. Kurde, zastanawiam się, ile by oni chcieli za niego, żeby nie przepłacić bez sensu. Na 2 lata wziąć na wypożyczenie? Ciekawe, czy mi go wypożyczą na 2 lata. Jak on ma... Ale nie wypożyczą mi ten na 2 lata. Bo on ma rok i 11 miesięcy kontraktu. Znaczy, ja wiem, że nie mam hajsu, ale po sezonie będę miał hajs. Po sezonie będę miał hajs, więc ten... Więc jak będę miał po sezonie hajs, to wtedy mogę go kupić, co nie? Po sezonie. Tylko chodzi o to właśnie, że on ma rok kontraktu i 11 miesięcy, więc teoretycznie jakbym go wypożyczył na rok bez opcji pierwokupu, to zrobimy tak, bo on wtedy będzie miał 11 miesięcy do końca kontraktu po tym wypożyczeniu i najwyżej go kupię, jak się sprawdzi, to go kupię normalnie. Albo w sumie nie, bo wytrenuję go. Dobra, damy 1,5 miliona, zobaczymy, co powiedzą. Niech będzie 1,5 miliona. Nie wiem, wiesz co, Mateusz, nie wiem, czy Piech jest akurat w Śląsku. Akurat nie wiem, czy Piech jest w Śląsku, wiesz? No ale dobra, zobaczymy, bo tylko w sumie napastnika mi brakuje. I by była kadra kompletna na walkę w lidze europejskiej. Toprak przeszedł do Manchesteru. Ja nie mogę. Nasi specjaliści aktualnie analizują pańską ofertę wypożyczenia z opcją wykupu na koniec umowy. Uważamy, że proponowana opłata odpowiada wartości, jaką przedstawia Żele Asoro, ale jeszcze nie wiemy, czy pozwolimy mu ostatecznie odejść na wypożyczenie. Się kurde, chrzancie się. No jak na karierę dużo osób, no. Nie mam bogatego inwestora, bo właśnie na tym to polegało, żeby bez bogatego inwestora to zrobić. Właśnie na tym to polegało. Kurde, by się zdecydowali, bo jak nie, to muszę szukać napastnika, bo zostanę bez napastnika. Tak! Zdecydowali się. Oh yeah. Aha.
Jak to wygląda, że zaakceptowałem ofertę mając minus 1,5 miliona? Żeby nie było lipy, że ja nie będę miał tego Asoro. Czy mam już tego Asoro? Jest. 64 overalla ma tylko, ale trzeba go będzie wytrenować. Jak go będę mógł kupić za 1,5 miliona, to jak go sobie dobrze wytrenuję, będę miał dobrego zawodnika. Toprak do Realu, no. Toprak do Realu poszedł tu w karierze. To czekajcie, powinienem mieć 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobrze, jest git. Słuchajcie, już nie ten, już nie szukam. No wiem, że Haraslin też jest spoko, ale to ten, już na razie nie szukam, bo już właśnie się kończy rynek transferowy. Tak, Asoro jest szybki, no. Asoro jest szybki, 3 na 3. Teoretycznie jakby go dobrze wytrenować, to może być z niego pożytek. Cześć Żero, siemanko, witam. Jak na karierę dużo osób jest, jestem w szoku. Bartosz Rymaniak, oferta transferowa. Ile oni chcą mi dać za niego? 600 tysięcy, Termalika. Nie ma takiej opcji nawet. Teraz każdy, kto napisze Worobijew, dostanie banicję. Nie żartuję w tym momencie. Kontuzja na treningu. Jibril Diaw na 4 dni. Koniec okienka transferowego. Wydano 127 milionów 610 tysięcy. Cześć Zielu, siemanko. Mówiłem, ostrzegałem. Nowikowas mi niepotrzebny. Po pierwsze się skończyło się okienko. To po pierwsze. O, Kaniewa rozchwytywany. Oferta prowadzenia Wenezueli. Na pewno się zdecyduje. Nie, nie możesz, Wilczek. Właśnie, Czarny, czemu zablokowałeś Zero? Ty, Czarny, co ty zrobił, gościu? Ja, i teraz przez ciebie, Czarny, muszę zminimalizować FIFA i go odblokować, a nie. Dziękuję za subskrypcję. YouTube. Dziękuję za subka. Co wy tu tworzycie, chłopaki? Prezes odblokował, tamten znowu zablokował. Oj, chłopaki, chłopaki. Wawrzyniak. Wawrzyniak jest chyba na ten. Wawrzyniak jest chyba na tym, na SO. No, dobra. Wawrzyniak jest na SO, to wiesz. Taki SO mi niepotrzebny. Słuchajcie, nie piszcie już zawodników, których mam kupić, bo się okienko zamknęło. No słuchajcie, po co piszecie mi zawodników, których mam kupić, jak ten, jak jest okienko zamknięte, no. Tak, jak masz sprawę do mnie, to na fanpage, no. Jak masz sprawę do mnie, to na fanpage. Możesz napisać, czy możemy porozmawiać o wynagrodzeniu. Tak, jasne, porozmawiamy o wynagrodzeniu, jak ja nie mam pieniędzy. Jak ja mam 4000, chociaż w sumie jakby chciał niewielką podwyżkę, to możemy mu dać podwyżkę. Gdzie tu się patrzyło kontrakty? Tu. Kto to był? Dejmek.
A, bo Dejmkowi się kończy. A, dobra, niewielką chcę podwyżkę, to damy mu, masz. Roczny kontrakt, możemy mu dać podwyżkę. Nie wiem, czy dałem mu tą podwyżkę, czy już nie dałem? Dałem. Kup Messiego. Siema, Dejper. Myślę, że Messiego kupię, ale już w następnym okienku transferowym, co nie? To wtedy pomyślę nad kandydaturą Messiego zdecydowanie. Zamiast Cebuli Asoro posadzimy. O, Asoro, zobaczcie, przyszedł, zobaczcie. Przyszedł z Ligi Angielskiej do polskiej ekstraklasy i od razu mu overall o jeden skoczył, a nie jakieś takie byle co. Jero, bo tutaj się pomylili, zamiast timeouta to dostałeś banicję. Ale już cię odblokowaliśmy. Także możesz spokojnie wrócić na tamto swoje konto, spokojnie. Możesz wrócić na tamto konto. Bo się chłopaki pomylili i dali ci banicję. Messi za słaby na koronę. No raczej tak. Dobra, mamy Bryleka. Jeszcze tylko do ten. Do kiedy będzie stream? Gdzieś tak do godziny 14:30. Jakoś tak. Dobra, ekstra klasę to symulujemy. Mamy fajne transfery po tym okienku, bo jest i ten Ronaldo Vieira, jest Bednarek, jest Lovrensis, jest Black, także ten sezon całkiem spoko będzie wyglądał. Ten sezon całkiem spoko się zapowiada, bo mamy fajne transfery. Dobra, czarny luz, nic się nie dzieje, zdarza się. Mamy fajne transfery, przydałoby się coś ugrać w lidze jeszcze, co nie? Bo jak na razie, o, Black kontuzja, no to super. Zapłaciłem 3 miliony ten. Tak. Kupiłem Ronaldo, a nawet namówiłem Vieirę, żeby wrócił do gry, dokładnie. No i dobra, wygraliśmy 1-0, to jest ważne. Asoro już też wszedł z ławki. Ciekawe co z tym Blackiem, bo ja zapłaciłem za niego 3 miliony, się okaże, że pół roku go nie będzie albo dłużej. Nie, 3 dni, dobrze. Uła. I będzie pierwszy mecz z Anderlechtem. Ciekawe, czy w kadrze Anderlechtu jest... A, nie ma Teodorczyka. Ciekawe, czy jest jeszcze Teodorczyk, czy gdzieś na ławce jest. Timeouta dostałeś. Tak jak obiecałem. Carlitosa też chyba nie ma, ale nie wiem. Do którego roku będę symulował karierę? No zobaczymy, Maciej, tak do FIFA 18, bo później przecież ten. Później będzie ciężko ten. W 18 po prostu zaczniemy gdzieś tak, później zaczniemy od nowa, co nie? Karierę menadżera. A jeżeli chodzi o FIFA 17, no to myślę, że tak gdzieś do 10 września, do 8 września, jakoś tak. Już tak, powiem wam szczerze, że jak będą nagrody miesięczne, to już bym chciał tak zamknąć całkowicie FIFA 17, czyli gdzieś tak koło 10 września. Wróciłem silniejszy, więc się bój drabinę. No sorry. A no to widzisz, Janek. Słuchajcie, bo musimy zmienić te treningi, bo chcę Asoro dać. Damy Asoro zamiast Recy chyba. No, damy Asoro zamiast Recy. O, jest i Jero. Gdzie jest ten Asoro? Bo jak ja już go mogę wykupić, to ja go sobie tutaj wytrenuję. O. Bo według tego, co tutaj jest, Asoro jest wart około miliona. Nie, anuluj. Anuluj. 4-2 dla Polski? Znaczy, gram tylko, Maciek, europejskie puchary, co nie? Ligę odpuszczam. Ciekawe, ile Asoro jest ogólnie wart. Milion. No to w sumie jak dam za niego gram 1,5 miliona, to ten. Ultimate Team? Nie dzisiaj. Dzisiaj Ultimate'a nie ma. Ultimate'a będę grał w czwartek, w piątek Food Champions, w niedzielę Food Champions, także będzie trochę. Ja ogólnie gram sam Ultimate Team, tylko że karierę zrobiłem, bo wy chcieliście. Jako moi widzowie chcieliście karierę. Zachęcam w ogóle do zostawienia subskrypcji, kto jeszcze nie subskrybuje. Bardzo będzie mi miło. Oferta kontraktu przyjęta i Cebula chciałby wyjść na boisko, ale nie wyjdzie niestety. Chociaż ten Brlek jest tak nie w pełni sił. Chociaż w sumie damy zagrać Cebuli. Cebula dobry zawodnik. Koniewa Solidarność. Albo tak, bo Asoro damy zagrać na cofniętym napastniku może.
O, tak byśmy zrobili. No czarnemu się przyfarciło. Nie, dobra, zagra cebula. Zagra cebulka. Ciekawe jakie dzisiaj SBC, ale to czekaj, to w środę wychodzą SBC-ki. Nie ten, nie we wtorki. Chociaż teraz nie wiem, czy już w środę będą wychodzić te SBC-ki, bo już ostatnie w sumie teoretycznie było. Bez cebuli przegrasz. Być może. Cebula nie zagra, bo nie dojrzała. No ma 21 lat, to w sumie taki już trochę, wiesz. Taki trochę dojrzały. Zobaczymy, czy Todorczyk będzie grał. Jak to się mówi, głupi ma zawsze szczęście. No ma szczęście. Tym razem mu się fartnęło. A powiem ci, że tego Ronaldo Vieirę tak znalazłem przez przypadek w sumie. Znalazłem tego Ronaldo Vieirę przez przypadek. Zobaczymy, czy jest Teodorczyk w składzie Anderlechtu. Czy jest w ogóle na ławce Teodorczyk. Bo teraz będą te składy. Ale jaka grupa w ogóle. Ja bym chciał kiedyś to tak normalnie w telewizji zobaczyć. Liverpool, Anderlecht, PAOK i Korona Kielce w Lidze Europejskiej. To by było fajne. Szkoda, że to tylko pozostanie w kwestii marzeń. No, dawajcie, dawajcie, bo chcę zobaczyć te składy. Czy Messi odejdzie? Tu jakie ten, Euroleague, jakie na środku, ulala. Powiem wam, że pierwszy raz to widzę, bo ja nigdy nie grałem kariery tak ten, żeby... I pierwszy raz tak widzę jakieś tutaj te na środku, takie to Euroleague i tak dalej. Znaczy coś tam słyszałem, że ten, że City chce wpłacić 300 milionów tą klauzulę, ale czy to będzie... Czy to będzie prawda? No to zobaczymy, co nie? Siema Bartolo. Czy myślę, że Hoffenheim? Nie wiem, powiem ci, że ciężko mi powiedzieć. Nie oglądałem tego meczu i raczej ten gdzieś tam... Nie, no myślę, że Liverpool nie da sobie przegrać z Hoffenheim. Przychodzi Kaniewa do lekarza, lekarz co podać wasza wysokość? No, można i tak. Ej, bo chcę składy zobaczyć. Chcę zobaczyć składy. Fajnie, że się miziają i tak dalej. Bardzo mnie to cieszy. Ale ja chcę zobaczyć składy. Jak przyspieszę, to nie będzie już składów pewnie. No, nie ma składu. Dobra, zobaczymy w trakcie meczu. Tak, ja jestem z Kielc, dokładnie. Ale tutaj nie widzę Teodorczyka, bo widzę dwóch Murzynków w ataku. Czy zmienię klub? Znaczy wiesz co, w tej FIFA raczej już chyba nie zdążę zmienić klubu, bo ja tą karierę gram tylko raz w tygodniu, a do FIFA 18 w sumie zostało... Gajsz. A do FIFA 18 ten... Do FIFA 18 w sumie zostało ile? Do demo FIFA 18 zostało 2 tygodnie? Więc raczej już mi się nie uda zdążyć zmienić klubu. Ale jak będziemy grać karierę w FIFA 18, to mam taki plan, że w ogóle chciałbym zagrać całe tamto 15 lat chyba jest, jeżeli chodzi o karierę w FIFA 18. Tam jest chyba 15 lat można mieć karierę, co nie? Menadżera. Więc drugi sezon, Żero, drugi. Więc chciałbym w sumie zrobić tak, żeby było całą tą zagrać aż do emerytury, co nie? Jeżeli chodzi w FIFA 18. No ale zobaczymy też, jak to wyjdzie. Ale też raczej raz w tygodniu tylko będzie, jeżeli chodzi o FIFA 18 kariera. I też tak właśnie, że po 2-3 godzinki. Raczej więcej nie zamierzam. No, trzymaj się Piotrek, na razie. No ja właśnie też na siłkę idę po tym. Po live'ie. Dlatego dzisiaj tak trochę wcześniej. Aaaa, niedobrze. Ale obrona Częstochowy. Nie, ja nie z Czarnowa. Barbecue. Ja nie z Czarnowa. Do Czarnów to praktycznie ode mnie to po drugiej stronie miasta. No widzisz Czarny, trzeba się wziąć za robotę, a nie siedzieć tylko i oglądać streamy. Właśnie ciekawi mnie, jak ten Vieira się rozwinie, bo w sumie jeszcze mógłbym dać tego... Mam tylu fajnych młodych zawodników, aż tych tak mało tych treningów. Na jakim poziomie gram? Nie wiem, tam jest chyba jest ten, chyba jest klasa światowa ustawiona. Ale to szczerze mówiąc, ja to nie gram jakoś tak, żeby ten poziom był jakiś bardzo wybujały. Tylko po prostu tak gram sobie for fun.
Więcej czytam czatu w sumie niż skupiam się na meczu. No nie wiem, czy będzie dzisiaj mecz z Liverpoolem. No zobaczymy. Zależy, jak się wyrobimy czasowo, ale myślę, że będzie, bo tam mecz z Liverpoolem chyba był dopiero drugi. Znaczy jak, że będziesz na wszystkich live do FIFA 18? Znaczy jak wyjdzie demo, to będzie, no to będziemy ogrywać to demo dosyć sporo. Ale później ten... później będzie... będziemy ogrywać to demo, ale mam w planie kupić 18 z EA Access, co nie? Czyli że będę miał tam dostęp od 21. Ale bramka cebuli. Dobrze, że mu dałem zagrać. I chcę kupić EA Access, czyli teoretycznie będę miał dostęp od 21 września do FIFA 18. Wiadomo, tylko 10 godzin, ale już wtedy byśmy już grali właśnie jakieś sezony czy coś, żeby już zarabiać sobie końsy do ten i byśmy handlowali na WebUpie, co nie? Także już tak myślę, że gdzieś od 10-12 września, no to ta FIFA 8, nie wiem kiedy będzie też premiera demo, co nie? Bo z tego co tam czytałem, no to ma być 14 września podobno. Podobno 14 września ma być, więc... więc tak praktycznie gdzieś tam od 14 września już się będziemy skupiać na tej 18 tylko i wyłącznie. Bo tak jak mówię, ja bym chciał zacząć chciałbym FIFA 18 już, żeby mieć jakiś fajny składzik na początku, co nie? Także dlatego to EA Access by też wleciało, żeby mieć ten dostęp tydzień przed premierą. Faktem to jest tylko 10 godzin, ale odpalasz boosty po 1000 monet do każdego meczu po 1000 monet. I już można gdzieś tam sobie pozarabiać trochę sporo. Do tego jakiś handel na WebUpie. Aj, źle. I wtedy można się już bawić. A tak jak mówię, już bym chciał na samym początku FIFA 18 już jakiś taki fajny grywalny składzik mieć, co nie? Tam w dniu premiery. Żeby już się później tylko bawić ewentualnie właśnie w jakiś handel czy ten i Food Champions. EA Access to jest tak, że kupujesz sobie na miesiąc za 15 zł i masz dostęp. I na przykład jeżeli chodzi, nie wiem jak jest z innymi grami, ojej. Nie wiem jak jest z innymi grami, ale wiem, że FIFA 18 masz wtedy tydzień przed premierą 10 godzin możesz zagrać. Ty, on nie umie Ball Rolla. Ale jaja. Myślałem, że oni umieją takie coś jak Ball Roll. No a jak? Hazard, Son, Eriksen. Tylko ciekawe też ile overalla będzie miał Son w tej FIFA 18, co nie? Ach, bukata. Znaczy nie, Wilczek, chodzi o to, żeby... nie, za jeden miesiąc tylko zapłacić, co nie? Bo po co miesiąc? Za jeden miesiąc tylko płacisz na przykład za wrzesień. Kupujesz na początku września i... znaczy, czy tam w połowie września kupujesz jej access. Masz na miesiąc, co nie? Czyli teoretycznie później już nie musisz przedłużać jej access, no bo i tak masz już dostęp do FIFA, co nie? Normalnie, jak kupisz normalnie FIFA 18. Tylko to chodzi właśnie o to, żeby mieć ten wcześniejszy dostęp. Dobre podanie. Ej, myślałem, że się ciężej będzie grało z tym Anderlechtem. Ciężej mi się grało z tym Utrechtem niż z tym Anderlechtem. No, z tego miejsca można strzelać. O! Także wiecie, o to chodzi tylko po prostu, żeby mieć wcześniej dostęp do FIFA 18. Mam nadzieję, że też dostanę dostęp do WebUpa, bo w zeszłym roku dostałem bardzo wcześnie dostęp do WebUpa. A ten dostęp do WebUpa jest rozdawany losowo. Więc byłaby lipa, jakbym na przykład dostał, miał EA Access, a nie miałbym dostępu do WebUpa, bo szkoda na przykład tracić te 10 godzin na handlowanie, bo to jest bez sensu. Nie ma Teo, to nie wygrają. Właśnie nie ma Teodorczyka, nawet go na ławce chyba nie ma. Spoko, Mateusz. Nie no, jeszcze tak myślę, że z godzinkę to stream będzie trwał, no to raczej zdążysz pójść i przyjść. Aś, kurczę. Ja tak mówię, te mecze to gram w sumie tylko tak, żeby je zagrać, co nie? Żeby jakieś tam nie było w topy, jeżeli chodzi ten, żeby gdzieś zajść w tych europejskich pucharach. Żeby hajs był też na jakieś fajne transfery.
Ale też patrząc na to, jak będzie wyglądała ta nowa FIFA, to raczej też będę w nowej FIFA skład, w 18 będę składał skład z Premier League. I to raczej na pewno. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo znowu będzie współpracowało i jej z Premier League, więc myślę ten. Więc myślę, żeby, że będzie lepiej znowu grać chyba Premier League w tej FIFA. Zresztą ja zawsze chyba grałem w Premier League, od kiedy pamiętam. Jeżeli chodzi o futa, to w Premier League zawsze jakoś tam Premier League była u mnie bardziej do przodu niż inne. Niż inne ligi. Jakoś nigdy mnie nie kręciło na siłę. Wilczek co napisał historię ze swojego życia. Było ciekawie. Ale tutaj Leona nie jest tak łatwo pokonać. Leon to nie jest jakiś byle jaki bramkarz. No i popatrzmy, jak wznowią grę rzutem z autu. Strata w środkowej strefie boiska. Atak Korony Kielce. Próbował, ale nie udało się. No, Lukaku, jeżeli chodzi o 18, może być kozak, bo mają być w FIFA 18, mają być bardzo OP te główki i ma być taki bardzo zagęszczony środek pola ma być OP. Więc teoretycznie właśnie tamte dośrodkowania to wszystko może być Lukaku naprawdę kozak. Zresztą Lukaku na bank będzie na początku FIFA drogi, bo dostanie, myślę, że dostanie 86 overalla, tak mi się wydaje, że gdzieś koło tyle dostanie. Więc może być naprawdę bardzo drogi w tej FIFA. W ogóle jak wam się podobają ten animacje walkoutów w FIFA 18? Mi się osobiście dużo bardziej podoba niż ta, co jest w tym, niż jest w 17. Co się stało? Kontuzja. Złamałem mu nogę. Agresor mi się włączył i złamałem mu nogę. Lewy ile dostanie overalla? Myślę, że 91 albo 92, myślę, że więcej nie. Lepsza 17? No nie wiem, czarny. Mi się wydaje, że właśnie fajniejsza jest taka bardziej właśnie... taka bardziej wow. Podobno, wiesz co? Podobno paczka się nie będzie zacinać, tylko ma być jakieś takie kolorowe paski. Jakiś taki właśnie jest bóg, gdzieś tam widziałem, wrzucał ten. Kto to wrzucał? Nepenthes chyba wrzucał na Face'a u siebie, że jak jest walkout, to jest czarny ekran i są jakieś takie kolorowe paski, jest zbugowane gdzieś na dole, są takie kolorowe paski i wtedy wiadomo, że jest walkout. Czy Castro to wrzucał do siebie na fanpage'a? Wiem, że któryś z tych... O Jezu, to był strzał, tak, by the way. Więc też, że gdzieś ta animacja tego walkoutu w FIFA tej 18 też jest zbugowana. Ciekawe, czy to jest celowy zabieg z ich strony, czy po prostu tak to wychodzi. No ja w 17 miałem trochę walkoutów. Nie powiem, że nie. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Oh, I can't forgive, can't forget myself. The peace that I'm in. Oj, trochę przesadziłem. Znaczy Birat ja nie wiem, bo ja to zazwyczaj kupuję przez internet, co nie? Jestem zbyt leniwy, żeby pojechać do MediaMarktu. Nie, żartuję. Nie, wiesz co, ja zazwyczaj kupuję na internecie, bo na przykład jeżeli chodzi o FIFA 17, udało mi się na dwa dni przed premierą wyhaczyć promocję na necie. Kupiłem FIFA 17 w zwykłej wersji za 99 zł. Więc wiesz. Tam Cebula dostanie żółtą kartkę za tą kosę. Więc ja i tak raczej, jeżeli będę kupował, to i tak będę kupował gdzieś przez internet. Dawaj Kownaś, jedziesz! Nie ma faulu. Więc, no tak jak mówię, no... Ja będę czekał po prostu gdzieś na tydzień przed premierą, żeby gdzieś zamówić tą FIFA 18 jednak w jakiejś promocji, co nie? Gdzieś sobie wyhaczyć jakąś promocję na jakiejś stronie i ten, bo ona jest na razie droga, no 200 zł to jest drogo. Puść Asoro, zostawię sobie Asoro na ligę, wiesz?
tutaj ich zmęczę, a zostawię sobie Asoro na ligę. Bo mam tylko, wiesz, muszę mieć, żeby mieli w miarę tą staminę spoko. Nie wychodzi z domu, bo gra w FIFA. Powiem wam, że poza streamami to nie gram w FIFA praktycznie w ogóle. Znaczy nie gram w ogóle praktycznie w nic. Tam w PUBG czasami z Devem, czy z Vibe gram, czy z Fenixem. To gram z nimi w ten, gram z nimi w PUBG, ale tak to, ale to bardziej w nocy. O drugiej, trzeciej w nocy czasami gramy. Oj, będzie groźnie. Na słupek, tak jak w fucie. A tak to powiem wam, że poza streamami to mało co. Wczoraj tylko specjalnie wszedłem, jak byłem u dwóch. Mówię, odpalę FIFA, postaram się znaleźć dwóje, bo tak mieliśmy zagrać, a my mamy taki problem. My mamy taki problem, że nie możemy się ze sobą znaleźć w meczach towarzyskich, mimo tego, że mamy się w znajomych. A zawsze chcieliśmy zagrać ten mecz. No i akurat się wczoraj za pierwszym razem udało znaleźć dwóje. Znaczy, czy znam? Osobiście nie, ale gramy razem w ten. Gramy razem w PUBG. Cześć, Szczylu, siemanko. Osobiście nie znam. Może kiedyś, jak mi się uda ogarnąć to PUBG, bo strasznie to, co dwuja ma właśnie z CS-em, ja mam to z PUBG, że bardzo spadają FPS-y, jak się streamuje PUBG i to spadają... nie spadają w grze, tylko spadają na streamie przez OBS-a właśnie. I ten, i wiecie, i nie mam za bardzo jak ten, jak streamować PUBG, co nie? O, bramkarza już w polu karnym. 20 osób, co za lamus. A dziękuję. Bardzo mnie to cieszy. Aleksander. To już będzie 26. Jedną osobę mniej będzie, no proszę. Dobra, wygraliśmy pierwszy mecz. Wygraliśmy pierwszy mecz. Trzeba by było może zrobić dwa składy, żeby szybciej to przeskakiwać. Najwyższy czas, żebym w końcu zagrał. No nie, no Kalasta akurat nie. Cebula. 31 jest, no wiem, widzę, właśnie przeskakuję, teraz 29 mi pokazuje. To wiesz, zależy w którym momencie spojrzysz. Bo to tak skacze, więcej, mniej. Czekajcie, bo bym sobie zrobił drugi skład. Tylko nie wiem, jak się tu robi. Kurde, tu się robi drugi skład? Tak, o, nowy skład. Żebym sobie zrobił taki na ligę. Bo nie chce mi się cały czas przestawiać tych zawodników. Będę miał jeden na ligę, a drugi na ligę mistrzów. Znaczy na ligę europejską, a drugi na ligę normalnie. 28. Nie mają live'ów. Właśnie to jest tak, że Vibe na przykład teraz gra w PUBG u siebie na streamie, na Twitchu. Więc gra teraz u siebie na streamie, na Twitchu gra Vibe w PUBG. Ale ogólnie to w nocy. Już marzę o Lidze Mistrzów. No a ja? Trzeba sobie stawiać wysokie cele. Ej, nie mam skrzydłowego? O kurczaki, jak to się stało? A nie, bo Abalo miał grać na skrzydle, dobra. Tu, a ja mam możdżenia kontuzjowanego i jest dupa. Ej, trzeba by było jakiegoś Jaśka ściągnąć, jeszcze jednego takiego dodatkowego. Bo jest dupa. W tym momencie jest dupa, bo mam jedną kontuzję. Jest Kalaste. No nie, brakuje mi jednego zawodnika. Mam jedną kontuzję. Trzeba by było jakiegoś takiego bez kontraktu ściągnąć. Czy myślę, że Legia wygra w czwartek o Lidze Europy? Czy wygra? Nie wiem. Powiem ci, że nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. Ciężko powiedzieć. Chciałbym w sumie, żeby wygrała, no bo to zawsze jest europejska drużyna w europejskich pucharach. Czekajcie, ogarniemy tak. W ogóle tu nie Brelek, tylko Cebula będzie w tym składzie. Czemu mi się nie zapisał ten skład? Przecież bym kliknął, żeby się nie zapisał. Dobra, idziemy znaleźć jeszcze jakiegoś bez kontraktu zawodnika. No, mam Ronaldo i Vieirę, no. A ktoś mówił, że Legend nie ma na PC, co nie? Ile mam hajsu w ogóle? Coś się znajdzie. Jakiegoś zawodnika bez kontraktu muszę znaleźć.
Jakiegokolwiek Jaśka. Żeby mieć trochę więcej. Nie dało się Milo załadować. Wiesz, że mi się nie chciała załadować ta miniaturka. W ogóle żadna miniaturka mi się nie chciała na YouTubie załadować. Nie wiem dlaczego. No wiem, Birat, że Rymaniak w Turbo Kozaku. Wiem. Właśnie się nie chciała w ogóle załadować miniaturka. Cześć Mateusz, trzymaj się. Jakiegoś zawodnika bez kontraktu potrzebujemy. Mam nadzieję, że mogę poza tym. Mogę poza okienkiem ściągnąć zawodnika? Bez kontraktu? Kto wie, bo kto gra dużo w karierę i może mi to powiedzieć, żebym się nie uszukał bez sensu. Bo ja nie jestem trybem gracza grającego w kariery, więc bardzo bym był wdzięczny, jakby mi ktoś powiedział. Po prostu YouTube chce drafty. No być może. Dużo draftów na YouTubie, to wiesz, YouTube chce drafty. Nie mogę poza tym? Nie, no mam, zaproponuj podpisanie kontraktu. No trzymaj się, Birat, na razie. Jakiegoś fajnego jakby znaleźć, młodego. Jest trochę tych zawodników bez kontraktu, to... Mogę? Mogę, nie mogę. No tutaj w sumie nie ma żadnych wybitnych zawodników bez kontraktów. Nie, bramkarz to nie, może napastnik jakiś. No właśnie tak mi się wydaje, że raczej można by było. O, Smolarczyk, mój zawodnik, z którym rozwiązałem kontrakt i nie znalazł sobie klubu. Zawodnik, z którym ja rozwiązywałem kontrakt. Ale nie chcę go do klubu ściągać, bo on ma 58 overalla. Ten w sumie nie głupio wygląda. Ale tak ogólnie to słabo. Chyba ten jest w sumie najlepszy z tych wszystkich, ten z Saicedo. Ciekawe, ile on chce za kontrakt. 10 tysięcy, to ja nie mam 10 tysięcy niestety. Niestety nie mam 10 tysięcy. Muszę jakiegoś placka ściągnąć już. Jakiegoś Chena, Chińczyka. Najbardziej bym chciał środkowego pomocnika. W sumie ten też głupio nie wygląda. No, tego zobaczymy. Tego. Będzie fut? Nie, dzisiaj futa nie będzie. Dzisiaj futa nie będzie, fut będzie w czwartek. Też 6 tysięcy, kurde. A nie zgodzisz się za 2800 zagrać? O, ten chce 2250. Niech będzie ten. Ja w sumie chcę tylko gościa na czas kontuzji tego. Damy mu na 4 lata. Zmiennik. Chcę go w sumie na ten, na czas, no bida. Za dużo wydałem na dobrych zawodników i dlatego jak ja Bryleka za 3 miliony kupiłem, Bednarka za tam 1800 000, to bida w Kielcach, bida. Będzie miał ze 40 overalla. Wiesz co, ja go chcę bardziej kupić tylko po to, żeby mieć zastępstwo dla Możdżenia, bo nie wiem ile jeszcze czasu Możdżeń będzie kontuzjowany. Muszę w przyszłym sezonie jeszcze tak kupić ze 2-3 zawodników takich luźnych. 5 tygodni jeszcze, no właśnie. Jeszcze 5 tygodni bez Możdżenia, więc na te 5 tygodni chciałbym mieć po prostu jakiegoś kopacza. Jakiegokolwiek kopacza. Węgry chcą ze mną podpisać kontrakt, ale ja nie chcę z Węgrami. On wcale tak źle w sumie nie wygląda, ma 21 lat. Zobaczymy zaraz, ile będzie miał overalla. Może nie odpoczywa po golu z City, no mniej więcej. Zaraz zobaczymy, ile będzie miał overalla. 56, nie ma tragedii. Jak na polską ekstraklasę może wystarczyć. Czekajcie, bo ja chcę... Aha, treningów nie mogę zrobić. Zespoły, składy. Chcę ten skład na ligę sobie ustawić. To będzie tak, Asoro, Abalo, Dejmek, Grzelak, Reca,
Rymaniak, Borian. Ej, Milo, kto w tym roku wygra La Ligę, Puchar Króla i Ligę Mistrzów i dlaczego Real Madryt? Oj, ja już bym tak nie szalał z tym Realem. Aż tak bym nie szalał. Że wygrają wszystko. Aha, tutaj Cebula będzie grał, bo tutaj Brlek jest w moim podstawie. No i dobra, i ten Singh będzie sobie grał. Właśnie z tą Ligą Mistrzów przede wszystkim nie bym był taki pewien, co nie? A tu sobie zmienimy ten. To, a musiałeś o tym, Piotrek, jeszcze napisać tutaj? Zamiast zjeżdżać na tą siłownię jak najszybciej, to tu jeszcze musiałeś tutaj przyjść i napisać, że zapomniałeś karnetu. Zrobimy tak. Dobra, gicio. No widzisz, i 20 minut drogi w dupę. Dobra. Mamy składzik, także jedziemy. Kolejny mecz. Mamy piąte miejsce w lidze. Z 5 punktów straty do Lechii Gdańsk, która jest liderem, o dziwo. Jagiellonia 15. Ciekawie, ciekawie. A widzisz, takie cuda. No zobaczymy, słuchajcie. Gdybać to sobie możemy. Teraz wyjazd do Gdyni z Arką. Zobaczymy, jak się ten... Zobaczymy, jak się uda ten wyjazd do Gdyni. O, Trytko w ataku! Jak ja zapomniałem karnetu, to dawałem coś za staw. A ja też tak miałem. Jak, o, Trytko strzelił bramkę i Cebula w tej samej minucie. O, i Cebula drugą. Co się rozstrzelał Cebula? Masakra. Cebula jest w gazie. I wygrywamy z Arką na wyjeździe. O, widzisz, Alex, czyli zarabianie ci wychodzi. Zamiast tego Bukaty jeszcze dam tego Vieirę. Bo ten Vieira będzie kozak. Dobra. Chelsea nie ma szans? Nie, Chelsea na Ligę Mistrzów nie ma szans. To akurat się zgodzę. No, Leon zaraz wskoczy na 71. Cześć, Mrówka, siemanko. Się może okazać, że to kupienie tego Asoro za 1,5 miliona to naprawdę będzie dobry interes, bo zobaczcie, że on już kosztuje milion. On ma dobry rozwój. Jakbym go dobrze rozwinął, to za 1,5 miliona to jest spoko. Wszystkie... Czy na pewno chcesz opuścić? Nie chcę opuścić trybu kariery. Dobra, zobaczymy, czy jak to teraz wygląda. Czy gra ten drugi skład, czy ten? Tak, o, drugi skład gra, bo mecz z Liverpoolem później. Czyli gra ten skład. Teoretycznie ten skład na ligę nie wygląda tak źle. Czemu jest Bednarek? O kurde. Fuck, czemu tu jest Bednarek? Tu ma być Dejmek, a nie Bednarek. Nie może być Bednarek, bo Bednarek musi mi ten... Czy opłaca się kupować IFA Lalane? No mi się całkiem spoko, jak grałem w drafcie IFA Lalane, to całkiem spoko mi się grało w drafcie IFA Lalane. O, dobra, teraz jest git. Nie jest git, nie ten skład wziąłem. Ten skład. Później na Liverpool muszę mieć podstawowy. Dobrze, że da się jeszcze tutaj stąd cofać. Także mamy kolejny mecz Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. I Cebula znowu strzela bramki. Co się Cebula w ogóle rozstrzelał? I Lewandowski. Lalana, no Lalana, jeżeli chodzi o futa, całkiem spoko mi się nim grało. Kurde, żeby... Ojoj. Ojojoj. 1-2 w dupę. No ja też już tak gdzieś od 10 września już się będę skupiał ten na 18. Ale większość już, wiecie co, już większość o 18 tylko myśli. Ja w sumie też już tak... O, i Leon wskoczył na 71. W ogóle Leon w ciągu roku o 16 overalla w górę. On miał 50...
55 overalla miał, jak się zaczynała kariera, jeżeli chodzi o Leona. Gdzie jest ten Leon? Teraz już ma tylko ten. Moc sportowców, no. W ogóle ma asystę w ekstraklasie Leon. Zobaczcie. Teraz zauważyłem, że ma asystę. 700 końców? Powiem ci, że ja będę też paczki otwierał. Jak skończę te ligowe SBC, to za wszystko, co mi zostanie, będę paczki otwierał. Ja też na twoim miejscu, Piotrek, bym otwierał paczki. I mamy mecz z Liverpoolem. U siebie. Tylko skończę najpierw te SBC-ki wszystkie ligowe, co nie? W ogóle jakie oni mają oczekiwania wobec mnie? Zadbaj o rozwój jednego juniora co najmniej o 5 punktów oceny ogólnej, następnie daj mu zagrać w 5 meczach w wyjściowym składzie. Dobra. Zapełnij stadion frekwencja co najmniej 85% na co najmniej 50% wszystkich meczów ligowych u siebie. Utrzymaj wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 25%. Zakończ sezon w górze tabeli, Puchar Polski, ćwierćfinał, Euroliga, faza grupowa. Yeah. No właśnie, Piotrek, ja ci powiem tak, że ja tylko dogrywam jeszcze to Food Champions, bo teraz będą paczki z totsami, a tak to szczerze mówiąc też mi się średnio chce grać w tę FIFA. Jeżeli chodzi o ten Kup Ronaldo i QXL, a jak? Kup Ronaldo i zrób statki. Kaniewa wychwala swój zespół przed nierównym meczem pucharowym. W przededniu finału turnieju Euroleague, który rozegrają... Jakiego finału? Że ja nie gram jeszcze finału, to jest mecz ligowy. Kaniewa zapewniał, że ma całkowitą wiarę w swój zespół. Przeciwnik może zdawać się trochę lepszą drużyną na papierze, ale wszak nie gramy na papierze. Kibice na długo zapamiętają dzień, w którym dwaj rywale zagrają ze sobą o tak wielką stawkę, powiedział. Ale szczerze mówiąc, nie zamieniłbym żadnego z moich piłkarzy na zawodnika z tamtego klubu. Mam zespół złożony ze wspaniałych profesjonalistów, świetnych na murawie, a ich hard ducha nie ma sobie równych. Sądzę, że damy sobie radę i wierzę, że moi chłopcy poradzą sobie z presją. Widzicie? Widzicie? Jak wierzę w swój zespół? Otwieraj dopóki taki Team of the Week. No, będę otwierał, te Team of the Week i będą spoko jeszcze, także spokojnie. Wszak nie gramy na papierze, dokładnie. Ciekawe, jaki Liverpool ma skład. Aż tak z ciekawości bym chciał sobie zobaczyć ten skład, ale te składy są teraz tak, że trzeba całą animację zobaczyć i tak dalej. Ja nie chcę mi się całej animacji oglądać. Dlatego wejdę sobie w ten. O, Coutinho. Wejdę sobie tutaj. Coutinho, Ings, Markowicz, Stewart, Leiva, Anderson, Klavan, Moreno, Sako, Klein, Karius. Jezu, co oni mają taki słaby skład? Jaki oni mają w ogóle słaby skład? Gdzie jest Firmino? Ja się pytam. Gdzie jest Mane? Słaby mają ten skład, do klepnięcia są. Goście są do klepnięcia. OTW Pogba? Nie, OTW... Powiem wam, że jakoś mi Pogba nie podszedł w tej edycji FIFA. Nie wiem czemu. Wiem, że wszyscy pro playerzy grają Pogbą i tak dalej, ale mi się jakoś tak średnio grało Pogbą. Jezus Maria. Że oni są ze dwa razy szybsi od moich zawodników. Będzie ciężki mecz. Ale błąd! Kownacki! I Karius. Siema PLSC, siemanko. Przepchnij tego Kleina. Znaczy tak, no ale wiesz co, ja mam na SPD, mam i Kante i ten, i Kante i Davida Luiza, więc szczerze mówiąc nie miałbym już gdzie wsadzić tego Pogby. A zdecydowanie lepiej mi się gra właśnie czy Kante, czy Davidem Luizem.
Ale tutaj Kiełbik poszedł. Jak tam statki? No statki są nadal w grze. Ale dzisiaj nie ma losowania, bo dzisiaj nie ma futa. Dzisiaj są tylko, dzisiaj są statki tylko dla tych, którzy tam chcą gdzieś tam, wiecie, postrzelać przez te donaty. A normalnie dzisiaj losowania nie ma, no bo dzisiaj nie ma futa, co nie? A losowania są tylko wtedy, jak gram futa. W futa będę grał w czwartek, bo jutro nie ma live'a. W futa będę grał w czwartek, więc w czwartek będzie też losowanie, co nie? Jeżeli chodzi o statki. Ajajaj. Oja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 j
Benevento grałem Juve 3-0 w Serie A. O, Birat wrócił. Siemanko Birat, witam serdecznie. A to Henderson taki skill run zrobił. Ale powiem wam, że najfajniejsze to jest to, że jak się przesiada na przykład z takiego meczu koroną w Ekstraklasie na ten mój skład na przykład, co mam w fucie. To jest taki przeskok, że to jest masakra. No widzisz, dlatego ja cały czas mówię, że to jest Sonaldo. To nie jest Son, to jest Sonaldo. Edgar Davids, oj, w tych okularkach takich, zarąbisty by był. Suarez jest. Wczoraj się dopiero zaczęło, co nie? Ta kolejna, przedwczoraj, bo wczoraj nie było live'a. Przedwczoraj się zaczęła kolejna seria, Suarez jest. 94 w statkach. Suarez 94 i go na lon. Aj, złe to podanie. Ten Brylek całkiem spoko na razie wygląda. Zagraj to, zagraj to. Aj. Uderz. Aż. Myśl wypożyczonego myślisz? O właśnie, a jest ktoś w stanie, jest ktoś teraz w fucie i może mi zobaczyć, do kiedy jest do zrobienia Miranda i ten Emre Can? Może ktoś zobaczyć, do kiedy oni są do zrobienia? Czy do jutra, czy do dzisiaj? Znowu kontuzja, jak ty niszczysz inne zespoły. No o to chodzi. Wiesz. Najpierw niszczysz przeciwnika, a dopiero później z nim wygrywasz. Dzisiaj do 19? Czy jutro do 19? Do jutra do 19, aha. Jeden dzień, dobra. To jak do jutra do 19, to sobie zrobię dzisiaj jeszcze. To w sumie pod koniec live'a możemy zrobić tego Mirandę jeszcze i Emre Cana. To już wejdę na chwilę do futa. To możemy gdzieś tam pod koniec live'a zrobić tego. Myślę, że tak jeszcze ze 20 minut kariery i pójdziemy do futa na chwilę, zrobimy ten. Zrobimy te dwa SBC-ki. No to właśnie tak jak mówię, zrobię ten. Zrobię na koniec, pod koniec live'a. Aj. Już tak na sam koniec live'a zrobimy ten. Kurde, ciężko się gra z tym Liverpoolem. Myślałem, że to będzie lżejszy na tym poziomie trudności spotkania tutaj. Tak jak na przykład z tym Anderlechtem, gdzie się grało tak lekko, że masakra, to tutaj się dużo ciężej gra. Będziesz drożny. Albo out. Nie, nie, nie. SBC ligowe dzisiaj nie, nie, nie. Tak, czarny, oszukuje, no. Widzisz? Ajajaj. Chcesz poczuć władzę? Premium da ci nieograniczoną kontrolę nad muzyką. Chcesz pomijać reklamy? Jasne. Słuchać muzyki w trybie. To w takim razie nie będzie futa. Tak, będę pokazywał Sebastian, jak handluje, bo przede wszystkim na początku FIFA będziemy na łeb-upie się tam bawić. Bo wykorzystam EA Access do grania spotkań. Tam sobie odpalę te boosty do monet i tak dalej. Więc EA Access wykorzystam do grania spotkań, a jeżeli chodzi o ten, a jeżeli chodzi o handlowanie, no to będziemy handlować na webapie. Będą takie live'y po prostu, że będziemy handlować.
Tam będziemy sobie rozmawiać i w międzyczasie gdzieś tam będziemy sobie handlować. No dobrze, że City zgubiło punkty, dobrze. Ale Rooney, co w ogóle zaczął grać, jak przeszedł do tego Evertonu, to masakra jakaś. Gość przeżywa drugą młodość. Odszedł z United i nagle mu się lepiej zaczęło grać. Aż kurczę. Za ile za Sonaldo na wypożyczenie trzeba dać? Powiem ci, że nie wiem. A ja szczelu, wiesz co, ja akurat metoda Domanu to jest praktycznie też moja metoda. Bo ja już tak, ja już zanim ten filmik, to ja już tak w 17 zarabiałem. Więc w sumie ta metoda jest stosowana przez wiele osób, także Domanu nic nowego nie wymyślił. Bo ta metoda jest naprawdę bardzo ten. No mam nadzieję, że wyjdę z grupy. Ja mam taką nadzieję, że wyjdę z grupy. Ja bym chciał wygrać tą Ligę Europy, żeby zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Ja powiem wam, że dużo graczy, jeżeli ogarniają rynek, to bardzo, bardzo dużo graczy tak właśnie handluje jak Domanu. Na PC. A tak patrząc, tak jeszcze patrząc na ten skład Korony, to ja w sumie nie mam słabego tego składu teraz. No aj, kurde, już chciałem podać. Szkoda, że żaden z nich nie ma czterech gwiazdek sztuczek. PC. Znaczy tak, no pomysł jest spoko, co nie? Ogólnie pomysł jest gitara, co nie? Wiadomo, że te brązowe karty na początku FIFA też będą drogie. W szczególności te brązowe karty, które mogą być w jakimś tam stopniu OP. W szczególności pewnie te z wysokim tempem i z fizycznością wysoką, bo w 18 będzie to ważne. Pipsi. Więc... Masz bardzo słabe. Nie, no właśnie teraz jeszcze nie jest taki słaby. Już tak kręcę się w okolicach 70 overalla, co nie? Jak przejmowałem, jest kilka takich perek, na przykład jak Diaw, czy Vieira, czy Kownacki. Więc jest kilka takich perełek, które po prostu trzeba wytrenować i tyle. A później na przykład sprzedać za wielkie pieniądze, albo grać w Lidze Mistrzów. Tamtego Lovrensisa się udało, co za darmo, żeśmy go... Znaczy za darmo, no w sumie tylko kontrakt mu płacimy, co nie, bo się udało go... Ojojojojojoj, z wolnych zawodników ściągnąć. Ajory, co tu się dzieje? Jakbym grał Food Champions. Takie wylewy. Czarny z wysokim tempem. Główki, czy główki będą OP? No, główki mogą być OP. Przynajmniej tak to wygląda na razie po tych wszystkich filmikach i tak dalej. No ja kupię też FIFA Points, ale kupię FIFA Points tylko i wyłącznie po to, żeby pograć drafty, co nie? Utops, już w tej FIFA na pewno nie. Jeżeli chodzi o wirtualne kluby, to w tej FIFA na pewno nie będę grał wirtualnych klubów. Już. Zresztą teraz mało osób gra w wirtualne kluby. To już jest końcówka FIFA, to już ten... Mój kolega Lukaku będzie OP. No Lukaku... Tylko Lukaku będzie cholernie drogi. Jak te główki się okażą OP, to Lukaku będzie kosztował ze 100 tysięcy, jak nie więcej. Bo myślę, że Lukaku dostanie tak z 86, nawet może 87 overalla. Więc Lukaku naprawdę będzie drogi. Kownacki ucieka od piłki. Czarny z wysokim tempem. Dokładnie, czarny z wysokim tempem. Znaczy wiecie co, Benteke, zwykła karta Benteke może nie być OP. To już nie będzie takie coś, co było w FIFA 14 na przykład, że Benteke był bardzo OP. Więc myślę, że Benteke, jeżeli chodzi o to... O, Matynia doznał kontuzji, że muszę go zmienić. O, cholera. To nam się robi problem. Więc myślę, że Benteke nie będzie taki OP. Benteke będzie miał ile? 80 overalla, 81? Śmialiśmy się, że niszczę przeciwników, a teraz przeciwnik zniszczył mnie. Śmialiście się, że tylko ja fauluję przeciwników, a przeciwnik też mnie sfaulował. Tak, Benteke w 14 tylko 7-9 był dobry, dokładnie, bo ten inform jego był taki średniawy. Oczywiście, że Ronaldo będzie się grało lepiej niż Messi, dlatego że
Barcelona współpracuje z tym, z PS-em i to jest specjalnie ze strony EA, że zawodnicy Barcelony mają obniżone trochę statystyki in-game. Przecież to jest wiadome. Dawaj brylek. Kurde. Także to jest ten. Także to jest wysoce prawdopodobne, jeszcze w szczególności, że Real teraz współpracuje z FIFA. To jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że po prostu to będzie to co samo, co w tej FIFA. No zobaczcie na przykład na środkowych obrońców Barcelony, czy Piqué, czy Umtiti. To są placki w tej FIFA. O, Kownaś, jest! 2-1. Ale ładnie się utrzymał na nogach. Kownacki. Się okaże, że ja jeszcze wygram tą grupę. Co to taki Liverpool dla mnie? Busquets. No właśnie, Busquets to samo. Nie, no mówię, no to jest, wiecie, to akurat jeżeli chodzi o FIFA, to też dużo... Ładnie, Bednarek. Dużo mają ten... Dużo mają właśnie kontrakty, co nie? Właśnie przez to, że FIFA współpracuje z Realem, no to wiadomo, że ci zawodnicy są trochę lepsi. Tak samo mi się wydaje, że to jest tak jak na przykład było teraz z Martialem, co nie? Martial był twarzą FIFA 17, jedną z twarzy FIFA 17 i też mi się wydaje, że właśnie przez to Martial był trochę OP. W szczególności na początku FIFA, gdzie jeszcze nie było tych kozackich kart tyle, bo teraz to jest dużo kozackich kart, więc teoretycznie jest to gdzieś wyrównane. Cavani mi się dobrze gra gdzieś tak od tego informa najwyższego. No i potem Totsem. Całkiem spoko się tym Totsem gra, bo miałem okazję nim zagrać w drafcie. I całkiem przyjemnie się tym Totsem grało. No Royce i James właśnie byli twarzami FIFA, ale nie byli OP. No tu się zgodzę. No ale mówię, ale na przykład tak jak mówię, w przypadku Martiala, no to Martial był bardzo OP na początku FIFA. Zresztą tak jak na przykład Musa, co nie? Musa był OP na początku FIFA, później już trochę mniej, bo ludzie przestali z niego korzystać, no bo wyszło dużo lepszych kart. No i teraz ten Musa Footist, całkiem spoko ten Footist Winner. O Jezu, chyba dostanę czerwoną kartkę. Tak, James. Co się dzieje? Zbugowało się też. Wiem, James, źle przeczytałem ten. Spokojnie, bez nerwów, wiem, że James Rodriguez, spokojnie, nie gryźcie mnie. Wiem, że chcecie mnie zagryźć. Wiem. Spokojnie. Pomyliłem się. Bez nerwów. Wow, jaki Klopp ładny. Widzieliście Jurgena Kloppa przez chwilę? Vardy jest OP? Nie, Vardy nie jest OP. Vardy jest słaby w tej chwili. Ma w sumie tylko pace'a i tyle. Dawaj, Kownaś. Jesteś lepszy. Normalnie chcieli mnie zagryźć. Kto w ogóle gra jeszcze w tej lidze europejskiej? Kontuzja zawodnika. 4 tygodnie i Matynia odpada. Niedobrze. Niedobrze, że ten Matynia mi odpada. Aguero w tej chwili mi się też bardzo słabo grało, Aguero. Jego normalna mina. Czemu mam koszulkę jak więzień? To jest zwykła koszulka, no. Cóż, koszulka jak więzień. Zwykła pomarańczowa wakacyjna koszulka. Słoneczko świeci, to trzeba ten... Trochę świeci, nie za bardzo, ale... Jak wygląda ta liga? 7 punktów straty do Legii. Będzie ciężko coś ugrać w tej lidze. Powołania do kadry. Jan Bednarek, Polska. Giorgio Lovrensi z Węgry. O, tego gościa do Indii. Tego gościa, co za darmo ściągnąłem, on gra w kadrze reprezentacji Indii. Siemano, Insektonator. Siemanko. I Dejmek do kadry Czech powołany. Walię, nie chcę Walii.
Nie będę trenował żadnej reprezentacji, bo chcę skończyć te 3 sezony, bym chciał zagrać. Tak, więzienna. Widziałeś więzienną koszulkę w ogóle kiedyś? Dzięki, trenerze. Za włączenie do wyjściowego składu, regularna gra jest dla mnie bardzo ważna. Ireca chce odejść. Gościu, grasz w lidze, to o co ci chodzi? Przecież grasz Reca w lidze, więc nie wiem, o co ci chodzi. Dobra, mamy mecz teraz z Śląskiem Wrocław. No, będzie tani Dembele, będzie tani. Oho, Pik dostał czerwoną w 20 minucie. Jako prezes klubu Bologna AS proponuje ci posadę trenera. Nie, no gdzie tam, a gracie w lidze Europy? Ej, no nie mówcie, że dostał czerwoną kartkę. Ja! Grają w dziesiątkę i jeszcze to przegrają łajzy. Ja pierdziele, grali w dziesiątkę od 20 minuty Śląski jeszcze przegrałem. Więźniowie mają, właśnie, a po pierwsze więźniowie mają kombinezony, dokładnie. Jakie placuchy. Prezes, zapytałem się ciebie, czy grata w Lidze Europy, bo jak nie grata w Lidze Europy, to nie ida. Ja nie idę tam. Ja tutaj gram w Lidze Europy, to wiesz. Jakbym był prezesem Barcelony, to kogo bym kupił na N? Nie wiem, szczerze mówiąc. Dybale. O, Możdżeń wraca po kontuzji chyba. No, Możdżeń się wyleczył. Bukata chce porozmawiać o wypożyczeniu. Grata w Lidze... W Lidze Food Wylewiąz. Ale ja też gram w Food Wylewiąz. No Dybale bym kupił za Neymara. Jak za Neymara, to bym Dybalkę kupił. Co ja chciałem zrobić? Porozmawiać o kontrakcie Bukaty. W ogóle ostatnio się szczaiłem, że Bukata to nie jest Polak. Jak mi się grało z dwują? Tak, średnio. Ogólnie ostatnio bardzo, bardzo słabo mi się gra w FIFA. Jeżeli chodzi o takie mecze, bo i Food Champions mi się gra tak średnio i ten. Jak ja mam z nim przedłużyć kontrakt na 0 lat? Ty co on odwala? Nie ma na 0 lat. Albo przyjmujesz na rok chociaż, albo nie. Ale my ograliśmy koronę. Barcelona. Obraniaka z Pogoni. No tak, no bo Obraniak, wiesz, Obraniak do Pogoni to trzeba by go było kupić. Teraz jest chyba jakaś przerwa na kadrę. A Soro już wskoczył na 66. Znaczy będzie współpracować z PS-em, ale raczej się nie zanosi, żeby było coś wyłącznie, tylko i wyłącznie na PlayStation. Raczej się na to nie zanosi. Jak klubu nie stać na zapłacenie? Ty, co ty mi tu gadasz, gościu? Jak klubu nie stać na zapłacenie? Przecież ja mam pieniądze jeszcze. Jakiej premii? Przecież mam 300. O co ci chodzi, gościu? O co ci, gościu? Aha, bo marże przy kontrakcie. Dobra, to marży. Nie jestem w stanie mu marży zapłacić. Dobra, nieważne. Zapomniałem, że nie jestem w stanie mu marży zapłacić. A, wiem, że odrzucisz otwarte kontrakty. Matynia wyleczył kontuzję i może już trenować. Jej. Jak to wygląda? Teraz jest Liga Europy, później z Paokiem. No, z Paokiem przesymulujemy. Zrobimy tak, że mecz z Paokiem przesymulujemy. Bo mam w sumie dwa zwycięstwa, więc dwa zwycięstwa mi tam dadzą ten, a z Paokiem przesymuluję. Tak, z Paokiem przesymuluję. Ibra prawdopodobnie będzie grał w Chelsea. No, Starzyński już w drugiej minucie tracę bramkę. Co jest w ogóle z tą ligą? O, Abalo z kontuzją, super. Sypie się to jak o Grzelak, dobrze. Cebula przestał strzelać. Ibra prawdopodobnie wróci do Manchesteru United, co jest ciekawe. Przegram z Paokiem? Jest takie prawdopodobieństwo, że przegram z Paokiem, ale jestem w stanie to przyjąć. Palanka 2-2. No i 2-2. Średnio. Ej, średnio mi ta liga idzie, naprawdę. Co ja mam za skład? To jest drugi skład. To jest skład, który gra w lidze, bo oszczędzam
stawiam wszystko na Ligę Europy, jak wszystkie polskie kluby, stawiam wszystko na Ligę Europy, co nie? Walić Ligę, Liga Europy jest najważniejsza. Dwa dni bez Abalo. Pochwalimy PAOK. Może mi dadzą wygrać. A to jest mój skład, który ten, który gra u mnie normalnie. Właśnie ciekawe, czy Możdżeń i ten, czy Możdżeń już jest gotowy do gry. Jeszcze nie. A nie chcę im dawać, jak mają plasterek. Bo się może odnowić kontuzja. A zobaczmy teraz, mają jeszcze plasterek, czy już nie? Możdżeń nie ma plasterka. Ale w sumie nie gra ten Bukata. Przydałoby się przedłużyć kontrakt z tym Bukatą, bo on się dobrze rozwija. A nie chciałbym, żeby się... A dobra, damy też tego Martynie już. A nie chciałbym, żeby się... Żeby mi gdzieś odszedł za jakieś marne pieniądze. Dobra, to mamy ten skład, mamy ogarnięty. A w tym drugim sobie jeszcze tu zmienię tego Singa, bo ma strzałkę w dół na Możdżenia. Dobra. To tam coś szaleje. Bengel Siemka wbiłem dopiero i mi się spodobało grasz PS4 i w dupę. Ja XBOXONE, jeśli cię to obchodzi, 30 zł. Ja gram na PC-cie. Dziękuję bardzo za takiego donata. Zaskoczyłeś mnie trochę. Dziękuję bardzo za takiego donata. Bardzo mnie cieszy, że ci się spodobało. Pytanie teraz do ciebie, kolego. Bo nie wiem, czy wiesz, czy też nie wiesz. Ale mam zabawę w statki, co nie? Możecie serduszka na czacie napisać dla Bengela. Mam zabawę w statki, nie wiem, czy wiesz. I chciałbym się zapytać, czy chcesz zagrać, bo wiem, że nie wiem, czy wiesz o tym, czy nie. Bo teoretycznie... No 8 masz jak nic. Bengel. Jak możesz mi napisać na czacie, to będę bardzo wdzięczny. Jeżeli chcesz, bo nie wiem, czy wiesz o tym, czy nie. A my w międzyczasie wrócimy do tego ustalania składu, zanim Bengel się ten... Gram na PC, tak wracając do tego twojego pytania, gram na PC-cie. Dziękuję za subskrypcję. Gram na PC-cie i raczej nie mam w planie się przenosić na inną platformę, bo po prostu ja dużo pracuję na komputerze, mam za dobry mam komputer, żeby się przenosić na konsolę, co nie? Więc bardziej w tą stronę. Dobra. Symulujemy mecz z PAOKiem. A ja czekam na Bengela, aż napisze mi na czacie. Bierz telefon. Oto zaadoptuj faceta. To jest bardzo proste. Pobierz aplikację i utwórz swój profil. Dobrze. Teraz dodaj. A zobaczymy, jak ten mecz z PAOKiem się ułoży na wyjeździe, bo tutaj ktoś pisał, że ten. Teraz możesz uwodzić. Że ktoś pisał, że przegramy z PAOKiem, bo na wyjeździe. Teoretycznie jest to dosyć prawdopodobne, bo to jest wyjazd. A niestety w tej FIFA tak jest, że Oprijowicz jest w PAOKu. Zlatan Ibrahimowicz z Legii. Bengel mogę zagrać, ale jakimi kartami? Overallowo 30 zł. Wow, Bengel. Jak ty się tutaj rozszalałeś. Słuchaj, Bengel, bo to polega na tym, że... Zaraz ci pokażę, na czym to polega, tylko sobie zapiszemy karierę i ci pokażę. Zapisz i wyjdź. Przegrywamy z PAOKiem, ale to się nic nie dzieje. Ale Bengel się tutaj rozszalał, masakra. Słuchaj, Bengel, polega to na tym, zresztą tak jak masz zasady, są w opisie też streama. Polega to na tym, że jest skład. Akurat teraz na statkach jest Suarez i Gonalon. Do każdego zawodnika jest przypisany numerek, jaki znajduje się na koszulce.
i masz, w twoim przypadku akurat jest to 8 strzałów, masz 8 strzałów, podajesz mi na czacie po jednym numerku, co nie? Bo ja po każdym strzale twoim zmieniam sobie numerki, no bo muszę ci pokazać, pokażę ci, co nie? Na przykład oddajesz strzał w 7, co nie? No to ja ci pokazuję, że 7 jest na przykład ten zawodnik. Ja go quickseluję, w międzyczasie ty się zastanawiasz nad drugim strzałem, a ja pokazuję Polaka Janusza Rodaka i zmieniam sobie numerki, co nie? No bo widziałeś już te numerki. Więc mniej więcej na tym to polega. Tylko piszesz mi to na czacie, nie w donate. Bo ja nie chcę od ciebie tyle pieniędzy wyciągać. Ale dziękuję bardzo serdecznie. Także Bengel, jak napiszesz mi na czacie, to ten. Tak to mniej więcej wygląda. No i teraz jest Suarez do squixelowania na statkach. Tak, ma 16 strzałów, tylko że ma 8 teraz i 8 później, co nie? Bo to tak, ma 16, tak, dokładnie czarny. Dokładnie czarny tak piszesz, bo dwa razy po 3 dychy, więc ma 16. Nie pisze na czacie, tylko donaty? Nie gadaj, Wilczek. Nie wierzę, że tylko donaty, bo z donatami to będzie ciężko. Bo ta zasada właśnie polega na tym, żeby pisać na czacie, bo jak mi poda od razu wszystkie numerki od góry do dołu, wiesz, poda mi 8 numerków, no to teoretycznie jest to ciężkie do zrobienia, co nie? Bo ma wtedy za duże prawdopodobieństwo trafienia. Wilczek, ceny jakie są do strzałów masz w opisie, co nie? Wszystko jest w opisie streama, słuchajcie, całe zasady do statków są w opisie streama. Jeżeli chodzi tam o strzałów i tak dalej, no to tam wszystkie ilości strzałów i tak dalej macie napisane w donacie. Tylko Bengel, byś musiał mi to napisać na czacie, bo tak jak mówię, ja nie chcę wyciągać od ciebie pieniędzy, żebyś mi co strzał dawał donata, bo to jest bez sensu. Bo tak jak tutaj na przykład Wilczek pisze, że nie piszesz na czacie, tylko przez same donaty, to może być problem. No ale dobra, zaczekam, zastanów się. I ten. Ja sobie w międzyczasie zmienię te numerki do tych statków. Jak poszło w Food Champions ostatnio? 17 do 6 zrobiłem. Wróć. 17 do 8. Skraszowało OBS-a? Nie skraszowało OBS-a. Ło, już się bałem, że skraszowało OBS-a. 17 do 8 zrobiłem. Jednego zwycięstwa brakło do elity. Numerki na koszulkach. Dobra. Ja już sobie to ustawiłem jeszcze raz. Ja pierdziele, co za gość. Bengel masakra. Dziękuję bardzo za kolejnego donata. To Piotr Malarz, 30 Dobra. Złotych. Dobra, przyjmuję Piotr Malarz, okej. No to dawaj Bengel, no to po kolei, pierwszy strzał twój i dawaj. Miało nie być futa, ale fut miał być tylko w przypadku jak ktoś chce zagrać w statki, a Bengel tutaj zaszalał się. Kiedy paczki otworzyć najlepiej? Powiem ci, że jak wyjdzie jakaś fajna drużyna tygodnia, co nie? Co tu się Bengel rozszalał? Dzięki Bengel wielkie. Masakra. Piotr Malarz. Dobra, będę wiedział. Może czwórka najpierw. Dobra. Czyli czekaj, ja sobie będę pisał ile masz ty strzałów w ogóle, bo ty masz... Czekaj, 8, 16, 24 strzały. 8, 16, 24 strzały masz. Także masz prawie 3 rundy. Dobra, czwórka na początek, czyli... No pierwszy strzał masz pudło, bo czwórka to jest napastnik z tego, znaczy napastnik, bramkarz na napastniku. Dajesz mi sekundę, ja sobie szybko zmieniam numerki i zaraz proszę cię o kolejny. Także wskakuje Polak Rodak. Tak, będą ikony, nie legendy. Będą ikony, nie legendy. Teraz masz numerki od 1 do 10, Piotrek, bo te numerki maleją z każdym tym. Co nie? Teraz będzie od 1 do 10, tylko daj mi chwilę, żeby tu nie było, że oszukuję czy coś.
Tak, Polak, Rodak, Janusz. Dobra, możesz podawać. Dawaj drugi numerek, Piotrek. Będę ci mówił tak, nie będę ci mówił Węgiel, tylko będę ci mówił Piotr. Ja tu mam ogólnie kartkę przygotowaną, co jest z następnej. W następnej jest Son i ten. Siódemka. A więc pod siódemką, Piotrze, kryje nam się... ten pan. Także też Quixel, to był twój drugi. Odpalam Polaka, Rodaka. No on Suareza na bank skwikseluje, tylko to jest pytanie kiedy, co nie? To jest, z Suarezem już się mogę pożegnać tak czy siak, ale to jest tylko pytanie kiedy to zrobi. Jak wiele strzałów wykorzysta, bo w następnej jest Son 88. Muszę pomyśleć kto w trzeciej. Zrobimy tak. Teraz Piotr od 1 do 9 będzie, tylko musisz mi dać chwilkę. Bo jednego numerka mi brakuje. O. Dobra Piotrze, od 1 do 9 poproszę. Jak mi kostka szyja. Szóstka. Także pod szósteczką, to jest twój trzeci strzał, pod szósteczką kryje nam się ten pan. Środkowy obrońca grający na lewej obronie, znaczy lewy obrońca grający na środku obrony u mnie. 44 końcy. Dobra, to ja znowu zmieniam, szybciutko. Przyspieszymy trochę, bo trochę tego będziesz miał, to był twój trzeci strzał. Ja sobie tu będę odhaczał, żeby się nie pomylić, bo trochę tego będziesz miał. Teraz Piotrze będziesz miał od 1 do 8. No to właśnie na tym to polega, słuchajcie. Na tym to polega, żeby nie było za łatwo. Żeby te karty trochę się ostały, co nie? Piotrek, kolejna. Dawaj. Czat jak chce, może podpowiadać Piotrkowi. Może podpowiadać Piotrkowi. Ja nie mówię, że nie. Czy Piotrek skorzysta z waszych podpowiedzi, to... Cześć Bartek, siemanko. 16. Od 1 do 8, 16. Dwójka, tak? Na pewno Piotrek, nie chcesz zmienić? Bo jak na pewno dwójka, to przechodzimy i ten... A, czekajcie, nie OBS, tylko FIFA. Czy jesteś pewien, że dwójka? Właśnie, bo ja się nie pytałem ciebie, czy chcesz zmienić, bo tak na szybko robię i nie pytałem się, czy chcesz coś zmienić. Dobra, czyli na pewno dwójka, tak? Suarez. W czwartym strzale, ja pierdolę. O, matko. Brawo, Piotrek. Brawo, Piotrek. Brawo Piotrze. Suarez wart tak około jakieś na PC-cie jest 700 tysięcy? Jakieś 700 tysięcy Suarez. Apa. Dobra, ale tak czy siak Piotrek, póki nie skończysz go na Lona, to ja nie mogę wziąć kolejnej dwójki wsadzić do składu. Także jeszcze musisz skwikselować go na Lona. Kurde. Ale Piotrek, powiem ci tak. Ja się z tym pogodziłem, że mi skwikselujesz Suareza po tym, ile wpłaciłeś pieniędzy, bo masz 24 strzały, więc... Więc ja wiesz, ja się z tym pogodziłem, że go skwikselujesz. Tylko pytaniem było kiedy, co nie? Dobra. Piotrek, od 1 do 7 teraz.
od 1 do 7. Tak, koniec Fify, no ja wiem, ale to wiesz, ale zawsze boli skrycelowanie takiej karty. Nie rajduję na razie nikogo. Cieplin. Także, żebym wsadził kolejną dwójkę, Piotrek, musisz skwikselować Gonalona. Znowu dwójka, tak? Także to jest twój piąty strzał. Ja sobie tu muszę odhaczać, bo... Piąty strzał Piotrka. Gonalon to nie jest pod dwójką, ale jest to SPD na bramce. Piotrek dał... w sumie dał 90 zł. 90 zł w sumie dał. Tak? Bo 3 razy po 30. Także dał 90 zł w sumie. Także zaszalał totalnie Piotrek. No i prawie osiągnęliśmy cel na FIFA. Prawie osiągnęliśmy cel na FIFA nową. Także bardzo mnie to cieszy. Piotrek się bardzo przyłożył. Dobra Piotrek, to zaczekaj chwilę. Znowu zmieniam numerki. Teraz będziesz miał od 1 do 6. Dawaj, Piotrek, od 1 do 6 twój szósty strzał. O, Dami ładnie tutaj. Brawo Dami, bo właśnie ja chciałem to zrobić, ale nie ten. Także teraz dwójka, znowu dwójka. Ty to jak Dami. Słuchaj, Piotrek, jest tutaj taki moderator Damian i Damian cały czas w trójkę strzela. Ty widzę, że zacząłeś cały czas w dwójkę strzelać, ale tym razem pod dwójką też nie ma Gonalona, tylko jest Japończyk z Ligi Japońskiej, gwiazda Ligi Japońskiej, z Fukushimy chyba, nie, z Fukuoki. Także to był twój szósty strzał. Oczywiście jak karta specjalna zostanie jako ostatnia, to przechodzi do następnej tury, chociaż tutaj w sumie to już i tak Suareza straciłem. Bengel. Bengel, masz równo 110 zł. Dziękuję, dziękuję ci bardzo, Bengel, bardzo serdecznie. To ja ci muszę jeszcze jakieś strzały dodać. Czekaj, ile to jest? Czekaj, bo ja ci muszę jeszcze strzały jakieś dopisać, bo to tak nie może zostać. PSC, DH. To jeszcze dwa ci dopiszę. Nawet trzy. Także trochę będziemy jeszcze strzelać. Bengel tutaj rozszalał się. Dobra, czekajcie, bo się pogubiłem. Teraz muszę zmienić numerki. Bengel, bardzo dziękuję serdecznie za stówkę, bo to jest kupa pieniędzy. To nie jest wcale takie byle co. Także naprawdę bardzo ci dziękuję. Dawaj, Bengel, jedziesz. Aj, czekaj, bo zasłoniłem. Tutaj. To jest twój siódmy strzał. Piotr. Piotr Bengel, dawaj. Następna para to jest Son i Umtiti. Do quickselowania, a potem będzie Iguain i Modeste. Nie, jest, widzę, jest Piotrek ten. Tutaj to jeszcze z pół godziny nam zajdzie z tymi statkami. Tak tu się Bengel rozszalał, Piotrek. Od razu mówię, proszę, żeby już nikt nie wpłacał, bo więcej dzisiaj nie zdążę. Także dzisiaj już więcej statków nie będzie. Także proszę, żeby już nikt ten. Trójka, tak? Pod trójką kryje się Gonalon. Także tym razem udało ci się zakończyć turę po 7 strzałach. Także teraz musisz mi dać chwilę, Piotrek, i muszę sobie ogarnąć ten. Muszę sobie ogarnąć. Teraz jest Son i Umtiti. Tak jak mówiłem poprzednio. Potem będzie Iguain i ten. Iguain i Modeste. Ale teraz są Son i Umtiti. Gdzie jest ten Umtiti? Tu. Ale brawo, Piotrze, brawo. Ale ja od razu mówię, nawet jak ktoś wpłaci, dzisiaj już więcej nie zrobię. Czekajcie chwilę, sekunda.
znajdziesz aplikację. Wait a second, bo kurier przyszedł. Dobrze, teraz dodaj zdjęcie. Tak, to, które podoba się twojej mamie. Gotowe. Teraz możesz uwodzić. A widziałeś nasze użytkowniczki? Są piękne. Jeśli się tobą zainteresują, to mogą cię zaadoptować. Wystarczy tylko jedno kliknięcie i skończysz w ich koszyku. Teraz wszystko zależy od ciebie. Ściągnij aplikację, zaadoptuj faceta już teraz. Dobra, już jestem. No, Piotrek, teoretycznie możesz. Czekaj. Zrobimy takiego myka. Masz. Na razie możesz. Później ci to zabiorę, a na razie możesz wkleić. Ja sobie w międzyczasie ten. Ja sobie w międzyczasie ułożę, a ty możesz wkleić. I brązaków jeszcze. Rosnąco, brązowy. Jakiś tam jaśków kilku muszę wsadzić. Dobra, to czekaj, to ja sobie układam numerki i jedziemy dalej. Polak Rodak. Zostało ci jeszcze 17, 18 strzałów. Jeszcze, także jeszcze sporo. Jeszcze chwilę tu będziemy siedzieć. Jeszcze tutaj. Jakieś dzikie numerki się jakieś porobiły. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobra. Mam już numerki, także Piotrek, czyń swoje honory. To jest twój 8. strzał. Czyli tak jakby pierwszego donata już byśmy mieli z głowy. Kuba, jednorazowo 1000 będziesz miał 8. Jeżeli jednorazowo wpłacisz 1000. Więcej ci nie dam jednorazowo. Możesz tak jak Bengel rozłożyć na kilkanaście, co nie? Tak jak Piotrek. Tak jak Piotrek możesz rozłożyć na kilkanaście. To czekaj, to ja też pójdę sobie zagłosować. Jak wybierasz z tego, ze Strupola, to ja sobie też pójdę zagłosować. A co? A co, ja będę gorszy? No tak patrzę, masz problem, Piotrek, trochę. Bo po 3 głosy masz na 3 numerki. Dawaj, Piotrze, bo nie mamy czasu trochę, bo jeszcze trochę tego nam zostało, a ja chciałem skończyć przed 3. A się okaże, że no będziemy siedzieć do 3, to na pewno. Także dawaj, Piotrze. Tak, 7,58 masz po 23%. No ale musimy po jednym numerku, Piotrek, po jednym numerku. Także dawaj. 7. Płonący guziec pozdrawia mnie. Gram w statki D3 złote. Dzięki, płonący guziec. Dziękuję. 7. Więc pod 7 mamy... Ale akurat idealnie trafiłeś między Umtitiego a ten. Między Umtitiego a Sona. Pod 7 jest tutaj kolega... Aha, kolega, którego nie mogę skwikselować, bo on mi jest do składu potrzebny. No dobra. Trudno.
Dobra, czyli to był twój ósmy strzał, czyli teoretycznie pierwszego donata mamy z głowy. Już sobie wykreślam, także jedziemy kolejne 8, także na spokojnie, czekaj. Chwilę, pozmieniam sobie numerki. A, źle. Nie chciałem cofnąć. Teraz numerki od 1 do dychy, Piotrek. Dobra. Dawaj, Piotrek. Dawaj, kolejny. 5. Numer 5. Co się kryje nam pod numerem 5? Pod numerem 5 kryje nam się... Tutaj, kolega z Ligi Koreańskiej. Chyba albo z japońskiej, z koreańskiej. Także to był pierwszy strzał z tej kolejnej tury. Dobra. To mamy to. Teraz Piotrek od 1 do 9. Już zostają numery. Dobra. Dawaj, Piotrek, kolejny. No, Son i Umtiti oczywiście też ich stracę, ale to jest kwestia kiedy. Chodzi o zabawę. 3? Nie miała ani jednego głosu, więc 3. To pod trójką, Piotrze, kryje nam się tutaj kolega. Także senior. Senior nam się kryje pod trójką. Ja sobie już zmieniam szybciutko. Teraz Piotrze od 1 do 8. Tylko za chwilkę. Siema, siema, oglądałem. Nie, znaczy nie, Turbo Kozaka jeszcze nie oglądałem. Turbo Kozaka jeszcze nie oglądałem. Ale sobie obejrzę po live. Dobra, Piotrze, od 1 do 8. Tak myślałem, że dasz 9. No widzisz? No widzisz? Trzeba myśleć taktycznie. Muszę to taktycznie rozegrać, bo jak są zostanie, to wiesz, do następnej tury nie muszę ten. Po statkach kończymy live'a. Karol. To teraz może 4, bo Żero TV poleca. No pod czwórką. Nie będę się pytał, czy chcesz zmienić, bo dużo masz tych strzałów, więc ten. Pod czwórką mamy tego kolegę z fajną fryzurką. Anibę. Aniembę. Także to jest pod czwórką. I zostały numerki od 1 do 7 teraz. Aj, czekajcie, bo mi się ten... czekajcie, bo mi się sceny mnie się poprzestawiały. Dobra. Już. Już, Piotrze, możesz podawać kolejny numerek. To jest twój strzał numer 4 z drugiej tury. Teoretycznie Sona raczej powinieneś squixelować, chyba że zostanie Son jako ostatni. Raz tak było z Kante. Kante tak został właśnie jako ostatni. Dwójka, panie. A to nie była trójka? W szeregu była trójka. Trójkę wybierz, panie. Dwójka, bo Birat poleca. No to jako, że Birat poleca dwójkę, a że Birada lubię, pozdrawiamy Birada oczywiście, jako, że lubię Birada, to jak mi squixeluje Kante, to dostanie bana. Ale znaczy Kante, Sona, ale na szczęście nie squixelował Sona, bo squixelował kolegę na SO grającego, na SO na prawej obronie. I po ładnym greenlinku.
I po ładnym greenlinku, słuchajcie. Teraz będą numery od 1 do 6. Masz kurczę. Dobra. Dawaj Piotrze, dalej. Od 1 do 6 to jest twój strzał numer 5 z drugiej. 6. Tak, bo tam było w siódmym. Tak, 6. Dobrze. Także słuchamy Piotrze. Znowu strzał pula wprowadziłeś, to ja też sobie zagłosuję. Czekaj. Bo ja też chcę sobie zagłosować. A co? Ja muszę, wiesz, muszę ci robić głosowanie tak, żeby, wiesz. Kuba, na razie nie rozdaję moderatorów. Piotrek dostał tylko moderatora dlatego, że dostał moderatora tylko dlatego, żeby mógł Straupula w sobie wklejać. Tylko dlatego dostał. Na trójkę 50%, więc 5. Co za gość. Dobra. Więc pod piątką, Piotrze, kryje nam się bramkarz. Jakiś w ogóle stary ten bramkarz. 76 rok, 41 lat. Andy Warrington żegna się z moim klubem. Także znowu chwila. Od 1 do 5, Piotrek, teraz. On mi zabierze zaraz. Tak, zabiorę, tak. Jeżeli chodzi o moderatora, to tak. Tylko Piotrek ma po prostu po to, żeby mógł właśnie klejać. Żeby mógł wklejać właśnie linki do Straupula. Dobra. Znaczy szanse na moda, Kuba. Ja na razie nie rozdaję moderatorów. Jak będę rozdawał moderatorów, to każdy, kto jest gdzieś tam na live'ach, gdzieś go pamiętam, to ma szansę na moda. Ma jakieś szanse na moda. Jakieś szanse ma każdy, właśnie. Dokładnie, Birat. Dobra. Piotrze, siódmy strzał z drugiej kolejki. Czekam. Czekam na... Przyjmuję to na klatę. Dwójka, trójka. Birat, jak mi skwikselujesz Sona, to ja się z tobą policzę. Patryk dał czwórkę, więc czwórka. Jak Patryk dał czwórkę, więc czwórka, to ja powiem Patrykowi, że trafił w prawego obrońcę na SPO. Adebayo Rowling żegna się z moim klubem. I ostatni, Piotrze, strzał z drugiej tury. To jest strzał numer 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak, to będzie strzał numer 8. Ja sobie tu kreseczkami zaznaczam. Teraz numerki od 1 do 4. Teraz już będzie coraz trudniej tego Sona tu utrzymać. Zrobimy tak. Dawaj, Piotrze. Kolejny strzał. Od 1 do 4. Jedynka. Także jedynka, pod jedynką kryje nam się, uwaga. O, Umtiti. No to Umtitiego pożegnamy. Akurat jeżeli chodzi o FIFA, to on jest strasznym plackiem, chociaż szkoda czerwonej karty. No ale żegnamy się z Umtitim. Chociaż w sumie wolę pożegnać Umtitiego niż Sona. Także ósmy strzał wykorzystałeś w Umtitiego. Teraz zaczekaj chwilę, ja oczywiście zmienię sobie numerki. Teraz będą numerki od 1 do 3 standardowo. Już ci nie będę w sumie tego przypominał, bo myślę, że ogarniasz już, o co chodzi. Dobra, zaczynamy twoją trzecią serię. Od 1 do 3 masz znowu kolejną trzecią serię zaczynamy. Także w następnej serii od razu mówię, jeżeli się uda skwikselować Sona, to będzie Higuain i Modeste. Także Piotrze, co wybierasz? Zrobię loda za moda. O matko, jaki nick. Oh my god. Siemanko, witam. Zrobię loda za moda. O ja. Ja pierdzielę. Oh my god. To zaadoptuj faceta, to jest bardzo proste. Pobierz aplikację. O Jezu, czekaj, Piotrek, chwilę. Pod dwójką.
O ja, pod dwójką kryje się prawy obrońca. Wakefield. I słuchajcie, jest duże prawdopodobieństwo, że Son się ostanie. Ale ja muszę zmienić. Chyba. Albo nie. Jak Son się ostanie, to przechodzi do następnej tury. Od razu przypominam. Dobra, Piotrek. Drugi strzał z kolejnej tury. Czyli z tej twojej z tego trzeciego twojego donate'u. Wybieraj. Piotrze. Jedynka albo dwójka. Ostatni strzał w tej turze. W następnej turze będzie... Kuba, nie spamuj tak, dobra? Taka prośba. Raz wystarczy, jak napiszecie, nie piszecie, nie musicie spamować. Dwójka, tak? Ja oczywiście nie zmieniam. Nie pytam się ciebie, czy chcesz zmienić. Udało się. W ostatnim strzale Sonaldo się żegna. Kurde, ale to boli tak quickselować takie karty. No ale gość wpłacił tyle hajsu, że... Ej, myślałem, że Son się ustanie, że pójdzie do kolejnej tury. Ale brawo, Piotrek. Jak na razie masz skuteczność dobrą. Dobra, to tak jak mówiłem, następna tura to jest Higuain i... czekajcie, właśnie, bo ja sobie muszę skreślać ten z tego. Czekajcie, czekajcie, bo ja sobie muszę zapisywać, kto mi to skukselował, bo później będzie... Gonalona też Piotrek. Birat, ty się pożegnasz niedługo. Czekajcie, nie Piotrek, tylko jak on miał z donata? Czekajcie, zobaczę sobie, jak Piotrek miał Bengel. Bo ja później prawdopodobnie będę robił odcinek taki podsumowujący te statki. I chciałbym, żeby tutaj Piotrek się też znalazł na nim, co nie? Bengel. I tutaj Umtitiego też Bengel. Dobra, czyli tak. To mamy już z głowy. Tak. No to teraz, tak jak mówiłem, Higuain i Modeste, a w następnej jest Carvajal i Kurzawa. Czyli tak, Higuain, Modeste. Musisz mi, Piotrek, dać teraz chwilę, bo ja sobie muszę to ogarnąć. Modeste i Carvajal i Kurzawa. Kurzawa. Kurzawa ten z SBC oczywiście, co nie? Dobra, czyli bierzemy tak, zawodnicy. Ale Piotrek tutaj wystrzela ładnie. Zostało ci, Piotrek, jeszcze 8 strzałów w sumie. Tak, Czarny, słucham. Piotr Malarz to jest donator, który wpłacił stówkę w sumie i gra w statki, a ma moderatora po to, żeby ten... Jakby komuś zostało dwie specjalne karty, to jedna i tak idzie na Quixel. Jedna karta tylko może się ostać. Ostatnia karta, która zostanie, przechodzi do następnej partii. Jak zostaną dwie karty specjalne, to i tak jedna jest Quixelowana. Ale to jest Czarny bardzo mało prawdopodobne. A Ardox, tak wracając do Piotrka. Piotrek jest donatorem, który wpłacił, gra statki, a moderatora ma po to, żeby mógł wklejać link do Strawpoola. Bo tutaj chce razem z wami strzelać w statki, co nie? I tylko dlatego mam moderatora. Później po statkach po prostu, wiecie, po statkach pójdzie z powrotem, co nie? Tak, Modeste i Higuain. Także znowu Modeste i teraz Higuain. Gdzie jest ten Higuain? Jeszcze będzie Azpilicueta, w statkach będzie Totti, będzie Suarez, ale to później. Ale to później. Ale na razie fajnie. Dobra, mamy Modeste i mamy Higuaina. Ja sobie jeszcze brązowe karty powsadzam. Nie daję moderatora za pieniądze. Bujakson. Jeżeli tak myślisz, no to gratuluję myślenia. To musisz, Piotrek, zaczekać chwilę, bo ja jeszcze muszę numerki poustawiać, co nie? Bo tutaj zazwyczaj daję te numerki tak w cały świat. No, ale ten nick jest genialny. Robię loda za moda. Ardox, nie banuj, bo to ktoś miał taki nick. Dobra, czekajcie, to ja odpalam Polaka Rodaka. Piotrek, to będzie twój trzeci strzał z trzeciej tury. Nie, ja wiem, Bujakson, luzik. Luz, bluz. Bo jak bym miał się przejmować,
Czasami tym, co wy tu piszecie, to ja bym musiał z domu nie wychodzić, autentico. Nie żartuję w tym momencie. Dobra. Piotrek, możesz zaczynać. Po co są moderatorzy? Po to, żeby właśnie pilnowali czatu. Także dawaj, Piotrek. Trzeci strzał z trzeciej tury twojej. Z trzeciej ósemki. Jezu, ale tutaj wystrzela Piotrek jak nigdy. Cześć, Krystian, siemanko. Jak dawno nie byłeś? Byłeś w niedzielę. A wczoraj live'a nie było. Trójka lub dziewiątka. Zrobię loda za młoda. Nie no, po prostu jak patrzę na ten nick, to mnie rozwala. Rozwala mnie ten nick. Zrobię loda za młoda. Dziesiątka, Modeste. Mówisz, że pod dziesiątką Modeste? No nie, pod dziesiątką nie ma Modeste, jest jakiś bramkarz z Ligi Norweskiej. Także to był twój trzeci strzał. No nie mogłeś być Krystian wcześniej, bo nie było live'a wczoraj, co nie? Proszę cię, Piotrze. Czwarty strzał z twojego trzeciego donata. Zostało ci w sumie jeszcze 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze 7 strzałów w sumie. Także teoretycznie jesteś w stanie wykończyć tą tarczę. Jeżeli chodzi o statki. Dziewiątka. Numer 9. Pod dziewiątką kryje nam się... Gdzie jest numer 9? Tu jest numer 9. Lewy pomocnik, z Brazylijczyk Galvao. Także to był twój czwarty strzał. Teraz będzie twój piąty strzał. Ja sobie muszę odfajkowywać to wszystko. Teraz numerki od 1 do 9 oczywiście. Dobra. To jest fajne, że FIFA te numerki tak w miarę szybko ten... Także teraz, Piotrze, poproszę od 1 do 9. Chyba zmniejszyć trochę czułość tego mikrofonu. Ale to nie ja, to Dami. Trójka. A pod trójką kryje się, uwaga, Modeste. O, proszę. Ej, powiem wam, że jak zmieniam te numerki, to czasami ja zapominam, jaki numerek był. Także trafiłeś w Modestę, czyli pierwszą kartę specjalną już mamy z głowy, że tak powiem. Także dajesz mi znowu chwilę. Ej, on mi skwikseluje wszystkie karty, które będzie miał. Ja myślałem, że chociaż z jedna się ostanie. Modeste, 8-4, Bengel, tak? Bengel. Wiedziałem. Dobra. Dobra, numerki. 1, 2. Teraz od 1 do 8. Czekaj, Piotrek, jeszcze czekaj, bo jeszcze jak jest tarcza, jak jest zasłonięty Polakiem rodakiem, to ja jeszcze zmieniam numerki, także nie pisz tak szybko, dobra? Teraz, od 1 do 8 i teraz napisz mi. Bo wiesz, bo jak mi napiszesz wcześniej, no to teoretycznie, będąc chamskim, mógłbym zmienić, co nie? Ale że nie jestem chamski, to zazwyczaj nie zmieniam. Ale jeszcze raz mi napisz, tak, żeby było dla pewności, co nie? Żeby nie było, żeby ktoś mi później nie powiedział, że oszukuję. Szóstka. Numer 6. Pod numerem 6 kryje nam się kolega tutaj. Duńczyk Rokedal. Quixel. Też nie chcę później, żeby ktoś mi powiedział, że oszukuję, co nie? A że niektórzy wpłacają swoje pieniądze na to, no to chcę być uczciwy. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, jest. Od 1 do 7, Piotrek, teraz poproszę. No zazwyczaj jestem uczciwy. To jest twój strzał numer 6 z drugiej tury. Z trzeciej tury już. Czat pomocy. No jak na razie ten czat to ci tak nie za dobrze podpowiada.
Bart, zasady statków masz w opisie, Bart. Także radzę przeczytać sobie opis i wtedy będziesz wiedział, o co chodzi. Tutaj każdy inny numerek. Siemano Mateusz. Widzę, że też piszesz, także jesteś. Witam. No powiem ci, że... Powiem ci, Piotr, że za bardzo ci ten czat nie pomógł. Chociaż tu widzę, czwórka się dosyć często... Dwójka, jak mówi Krystian, tak? A więc pod numerem 2 kryje się... Ej, autentycznie zapominam jak ten... Zapominam jakie te numerki daje. Pod dwójką kryje się... SPD z Danii również. Bech Sorensen. Także tym razem ci się nie udało. Zostały ci 4 strzały do końca. Teoretycznie powinno ci się udać tego Iguaina spikselować. Ale czy się uda? Zaraz się przekonamy. Od 1 do 6 teraz, tylko zaczekaj chwilkę, bo ja muszę sobie pozmieniać oczywiście. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, muszę sprawdzać, czy są wszystkie numerki, żeby nie wyszło. A pozdrawiamy Krystiana, oczywiście. Pozdrowimy Krystiana. Który strzelił w dwójkę. Dobra, Piotrek, kolejny strzał. Kolejny twój strzał to jest strzał numer 7 z drugiej tury. Także zostały ci jeszcze włącznie 4 strzały. Włącznie z tym. 4 strzały, także jeszcze masz trochę. Trójka, jedynka, czwórka, czwórka, trójka, czwórka. Tutaj widzę, że dużo tych czwórek się pojawia. Trójka. Piotrze, pod trójką kryje się... Kolega z... Arabii Saudyjskiej. O Jezu, aż ochrypłem. Kolega z Arabii Saudyjskiej, Mansur. Także zostały ci jeszcze 3 strzały do końca. Jest prawdopodobieństwo, że Iguain się ostanie. Fajnie by było. Znowu tak do końca. Do końca emocje Piotrek trzyma i dlatego. Czekajcie. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Git. A, czekajcie. Dobra, Piotrze. 8 strzał z twojego 3 donate'a i zostanie nam ostatni donate. Uj. Od 1 do 5. 2. Pod dwójką kryje się kolega na SO. Anglik Musonda. O, Musonda, tak jak ten z Chelsea London, Charlie Musonda. Patrzcie, nie chcę się squikselować aż. 2 strzały, Piotrek. 2 strzały do końca. 2 strzały do końca, 4 karty. Tak jak przypominam, w następnej jest Carvajal i Kurzawa. Od razu przypominam. Czerwony Carvajal i Kurzawa SBC. Piotrze, 1, 2, 3, 4. 2 strzały do końca. Oczywiście po statkach będziemy kończyć live'a. Brawo Czarny, gratuluję. Będziesz zadowolony, będzie pan zadowolony. Panie prezesie, będzie pan zadowolony. Dobra, Wilczek, dawaj teraz. Będzie na Wilczka. Wilczek, ja chcę ci przypomnieć. Pamiętaj, że to ja zarządzam tutaj całym tym streamem. Pragnę ci przypomnieć, że jak trafisz w Iguaina, to myślę, że dłużej na tym kanale ci już nie będzie. Nie, żartuję, dobra. Żartuję. Także czekamy na strzał. Trójka. Piotrek zadecydował po pomocy Wilczka. Pozdrawiamy Wilczka oczywiście, żeby nie było. Pod trójką kryje się prawy pomocnik grający na środku obrony u mnie w składzie, Page. Piotrze, ostatni strzał. Czy uda ci się ostatnim strzałem squikselować Iguaina? To by było ciekawe. Piotrze, ostatni strzał. W ogóle dziękuję za tą stówkę, bo wpłaciłeś... Wow. W ogóle stówę, chłopie, wydałeś tyle pieniędzy, że to masakra. Także dziękuję ci bardzo za tą stówkę. Bardzo mi się fajnie z tobą bawiło w statki. Szkoda, że mi squikselowałeś już 5 kart, ale trudno.
Wilczek, jeszcze raz, masz szansę. Na rekompensatę. Trójka, Bujakson trójkę, jedynka, Wilczek jedynkę. Jedynka. Piotrek, ostatni strzał Piotrka zadecydował, że jedynkę. I uwaga, pod jedynką kryje nam się. Kolega McGowan. Także Wilczek, masz szczęście. Słuchajcie, został Iguain i został Norwek. Już dzisiaj tego nie skończymy, bo muszę kończyć live'a, bo ja miałem skończyć go 14:30, ale tutaj Piotrek wleciał na pełnej. Piotrek, dzięki ci bardzo za tą stówkę, bo naprawdę no to jest kupa pieniędzy. Ja nie żartuję w tym momencie, bo to jest naprawdę kupa pieniędzy. Następne statki będą w czwartek na kolejnym live'ie. Także dziękuję bardzo serdecznie wam wszystkim za tego live'a. No i widzimy się w czwartek, bo jutro live'a nie będzie, także dziękuję jeszcze raz Piotrek za tego donate'a, dziękuję wam wszystkim za tą zabawę na sam koniec. Gdzieś tam po tej karierze żeśmy się trochę zabawili. A jeszcze póki pamiętam, to tak jak mówiłem, dotrzymuję słowa, także Piotrkowi też zabieram moderatora mimo wszystko. Ale dziękuję Piotrek, zapraszam cię częściej na streamy oczywiście, bo jeszcze jest mnóstwo kart w statkach do squixelowania. Także dzięki wam, życzę miłego popołudnia i trzymajcie się, na razie, cześć.